Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i pomówimy sobie dzisiaj spoilerowo o filmie Eternals, najgorszym filmie MCU według Rotten Tomatoes, najniżej ocenianym, ale też filmie, który został najniżej ocenionym przez widzów według CinemaScore, bo na B, więc no, nie da się ukryć, że no, w tym kontekście jest to na pewno film interesujący, ale też myślę, że z innych powodów i o tym sobie pomówimy. Na samym wstępie chciałem podziękować biednemu z naszych widzów, bo to był chyba jakiś pan, który zamówił wczoraj o pierwszej w nocy 3 pary bokserek fanklub Zielonych Bąków. Mam nadzieję, że jak dzisiaj wytrzeźwiał, to nie zwróci ich natychmiast. Miałem różne dziwne zakupy po pijaku, jak byłem na studiach, ale nie takie, więc gratulujemy. Teraz to już będzie... Teraz już ekskluzywny towar nie do dostania, więc tak, tym bardziej gratulujemy. A 3 pary to możesz przez lata nosić, więc... No, albo sprezentować komuś, no, to kto pewnie jest bliski twemu no, sercu. No, to raczej nie są lejne. Myślę, że jedną parę można nosić bardzo długo. Po 3. Po 3. Czy jak jedną nosisz bardzo długo, to tak... Po paru dniach już chyba robi się dziwnie, nie? Tak to 3 to naprzemiennie nosisz chyba chociaż. No, jeśli ktoś tak dobra, lubi wydać pieniądze niepotrzebnie, no to dobra, proszę to bardzo. Idealny wstęp do omówienia Eternals. Gacie szeka. Musimy być jak... Wiecie, jesteśmy jak filmy MCU, po prostu zawsze jak się robi zbyt poważnie, to trzeba to zbić tutaj humorem. Rozładować humorkiem. Humorem o pierdzeniu, no. Więc dobra, słuchajcie. Czekaj, sekunda, jedną rzecz muszę wyłączyć. Przypomniał mi, żeby coś wyłożyć. Radek musi teraz skręcić krzesło, bo zapomniał. Tam takie śrubki zostały na biurku i zgodziło się. Poszedł bieliznę zmienić. Przypomniało mu się. Już majtki zmienione? No ja myślałam, że wrócisz, chociaż masz też Shreka na twarzy. Nie, już majtki trzeba zmienić. Mamy te maski jeszcze gdzieś, nie? Moglibyśmy tak... Okej, okay. A faktycznie, tak. Kurde, dziś poniedziałek, to nowe majtki. Dobrze, no, słuchajcie, Eternals, poważne tematy, bogowie, mitologia i tak dalej, wszystko co tam jest, tam Hiroshima, wszystko co jest w tym filmie. Tak jak mówię, no będzie omówienie spoilerowe, więc osoby, które jeszcze nie widziały filmu, no to lepiej go najpierw obejrzeć, no a jeśli wolicie posłuchać nas najpierw, no to też fajnie. Okej, słuchajcie, czy zacznijmy od Radka, bo Radek nie był na naszym omówieniu bezspoilerowym i miał okazję zobaczyć film w międzyczasie, już, no... Ten film, znaczy kiedy ten film wchodził do kino, to już wchodził w aurze tego najniżej ocenianego filmu MCU, więc jestem ciekaw, jak Radek odebrał tę produkcję. Także w kontekście tutaj naszej dosyć pozytywnej recenzji, którą publikowaliśmy w momencie, kiedy można było publikować recenzję. Jeszcze nigdy nie byłem tak skonfundowany po jakimkolwiek filmie Marvela i zupełnie nie wiedziałem, co myśleć, bo ten film, kiedy jest dobry, to jest naprawdę dobry, jest przepiękny. I w ogóle, ale kiedy jest zły, to jest naprawdę zły i jest, niektóre wątki tam są po prostu zarżnięte na maksa i ten film jest takim dziwnym spotkaniem dwóch światów, właśnie tego schematu Marvelowego typowego z kinem, no Chloe Zhao, jak to się wymawia dokładnie, wiesz, że masz wymowę brytyjską i amerykańską i masz dwie, Chloe, no pewnie Zhao, nie? Tak, Chloe Zhao i tak, bo no tak, nieważne, to jest ten. Znaczy ważne jest dla samej reżyserki, nie? I też powinien dobrze wymówić, nie chcę teraz wyjść, wiesz. Myślę, że się nie obrazi. Tak, myślę, że się nie obrazi, że tego nie ogląda, najgorzej jak ogląda, ale nieważne. Radek, jesteś za głośno, przyciszę, bo będzie przesterowane. Okej. Okay. Czekaj, już się... Ale mam te same ustawienia co zawsze, dziwne. Okej. Okay. Teraz? No, teraz chyba lepiej. Lepiej? To zostawię tak, okej. Okay. Mm. Dobra. I właśnie to jest takie zderzenie tych dwóch światów, tak momentami średnio do siebie przystających i no nie wiem, ja się dziwnie czułem po tym seansie, bo on mnie naprawdę bawił, ale chyba nie w ten sposób, w jaki tego oczekiwali twórcy. Zresztą byłem w kinie, byłem sam akurat na sali, więc w pewnym momencie, jakoś po 40 minutach, wziąłem telefon do ręki i zacząłem wam komentować cały film. I wiedzieliście, co się dzieje, wiedzieliście, w którym momencie jest ten film. Mnie to tak bawiło, to jest idealny film, dla mnie przynajmniej by był i wiem, że tak go... Jak do niego wrócę pewnie, to właśnie w taki sposób, żeby przy jakimś piwie ze znajomymi obejrzeć, bo to się super komentowało. Ja uwielbiałem każdą minutę, kiedy wam pisałem, co się teraz dzieje, tutaj mamy tą akcję w lesie, tutaj to się dzieje. Ale kurczę, ten film jest w tylu momentach niedogotowany po prostu. Jest tam za dużo postaci i jest tyle irytujących momentów po prostu. I też były te wszystkie komentarze przed premierą, że to będzie nowa jakość, że to już wyjdą z tych schematów Marvela. Kurczę, tu jest tyle tych schematów Marvela. Ten film jest dokładnie tym samym kinem, tylko przykrytym właśnie kołderką kina autorskiego. A tego kina autorskiego, no naprawdę świetnej reżyserii, tutaj nie ma aż
tak dużo, jakbym chciał, nie? To dalej jest super film, dalej wygląda lepiej niż lwia część filmów Marvela, ale pod względem fabuły, pod względem prowadzenia postaci, no to nie jest aż taka wielka i świeża rzecz. Ale cały czas mówię, że naprawdę bawiłem się okej. Okay. I bo to było ciekawe doświadczenie. To było takie, właśnie tak jak sama reżyserka mówiła, że to jest połączenie tego Ancient Aliens z kinem Terrence'a Malika. I to tak ten film wygląda, nie? Takie zupełnie z innych bajek tutaj rzeczy są wrzucone do jednego gara. Zamieszane i oglądajcie, bawcie się. I mówię, bawiłem się dobrze, ale raczej jak na takim B-klasowym filmie sci-fi niż na jakimś wielkim, ambitnym kinie. Jak miało być, nie? To bardzo dziwne porównanie, bo przecież w Ancient Aliens już zawiera się kino Terrence'a Malika, więc jakby... No troszkę tak. No, ale no, w treści tak, w formie różnie. No... Ozyrys wstający, robot Ozyrys wstający na księżycu, myślę dalej, że jest jedną z najlepszych scen, jakie dało nam Ancient Aliens. W którym filmie Malika to było? By... I, no, i to tak, to totalnie pasuje do Eternals. Ale w Eternals było blisko naprawdę sceny już, żeby gdzieś Hitler na Chupacabrze jechał w tle, czy coś takiego. Kiedy mi się wyszło, tam było blisko tego, żeby nagle się Ozyrys jako robot transformował na księżycu i wstał. To totalnie był jeden z tych robotów, które przysłali Celestiale. No, ja dlatego ten film lubię, bo on jest właśnie najbliżej tego takiego... tych takich dziwnych rzeczy z Ancient Aliens i chciałbym tego więcej, szczerze mówiąc. Ja się domyślam, że w dużej mierze... To tak samo było przy Shang-Chi, pewnie będzie przy kolejnych filmach MCU przez jakiś czas. Ja przy tym pierwszym odbiorze jestem zwykle bardziej pozytywnie nastawiony do nich niż później. Właśnie dlatego, że ja po prostu tak... Chcę czegoś nowego, tak chwytam każdy element, który jest czymś, czego nie było jeszcze do tej pory. I to bardzo często w Shang-Chi czy tutaj to są takie pojedyncze elementy, jakaś scena czasami, albo jakiś wątek postaci, albo nie wiem, to, że no, w przypadku Eternals chociażby to, że zdjęcia trochę inaczej wyglądają. To są te takie elementy, które no, rzucają się w oczy bardzo i podbijają mocno cenę do góry. Nawet jeśli no, w gruncie rzeczy dalej mamy film MCU, no bo no, jasne, Eternals dalej ma masę tych elementów, ma masę tych takich elementów, tej formuły, o których mówiliśmy przy Shang-Chi i na które narzekaliśmy wcześniej. Ale przynajmniej jest trochę tutaj tych takich tej takiej właśnie nieprzewidywalności w tym filmie, ale nie wynikającej wynikającej właśnie głównie z tego zderzenia styli, nie? Z tego, że mamy film MCU robiony przez reżyserkę, która ma swój własny styl i która myślę, że dostała sporo miejsca, żeby tam ten swój styl uskuteczniać, i to się momentami tak fajnie gryzie, i mówię to absolutnie bez ironii, to się fajnie gryzie. Ja bardzo lubię, jak mamy takie zderzenie światów i wiecie, mamy tą taką wytwórnia no chce, żeby to dalej był film Marvela, żeby to dalej był film atrakcyjny dla szerokiej publiki, ale jednocześnie reżyserka ma te właśnie tendencje, że o, tutaj dajmy scenę, jak tutaj podają sobie ręce przez 5 minut i słońce ładnie świeci akurat, więc uchwyćmy to, nie? Powoli. I to jest takie... No, nie pamiętam, żeby któryś z reżyserów wcześniej, wiem, coś takiego robił. Ja bym chciała innego super porównania, bo ten film to po prostu jest jak ananas na pizzy, że niby nie pasują do siebie, ale prawdziwy koneser doceni, tak? A tylko tutaj, wiesz, nie zrozumie jakiś tam ktoś, kto szukał tylko typowego MCU, no, nie wiem, oczywiście żartuję, ale... A jednocześnie sieć będzie pełna ludzi, którzy narzekają, że o, jak tak można, ananas nie może być na pizzy. Gdyby Włosi to zobaczyli, to... No to tak, ja się zgodzę z tym porównaniem. Ja lubię ananas na pizzy. Ja też lubię ananas na pizzy. Ja też lubię ananas na pizzy, tylko to jest taki ananas na pizzy. O nie, Oskar pewnie nie lubi. Pizza jest włożona, nie że włożona do pieca ta pizza, tylko ktoś wziął pizzę i wylał na niej tego ananasa, wiesz, tej puszki. Tak samo jest. I to będzie ciekawe doznanie na pewno smakowe, inne, ale no nie wiem, czy takiego bym chciał akurat taką pizzę z ananasem, nie? I to troszkę tak wygląda, bo mamy tak jak mówisz, nie? Że mamy te sceny, gdzie oni tam, wiesz, trykają po tych rękach, słońce pada na policzki i to jest piękne, nie? To się fajnie ogląda, ale za chwilę masz scenę w lesie, gdzie biegają te kurde dziwadła, wiesz, zaczynają się bić i to trwa i trwa i trwa i wiesz, że Chloe Zhao ma w nosie to, nie? To są sceny, które muszą być, bo to jest ten typ filmu, że musi być ta walka i co? Pół godziny biegają ci dewianci. Dzień dobry, jesteśmy dewianci, jesteśmy w tym filmie, bijemy się, nie? I znowu uciekamy. I to jest straszne, nie? Bo to jest, ten film na to nie zasługuje. Ta dobra część tego filmu nie zasługuje na te rzeczy, które są pozostałościami tego, co musi być w tym filmie, nie? No i troszkę szkoda. Ja mam dwie rzeczy, jeśli chodzi o... Bo po pierwsze, to trochę nie zgodzę się z tym, z formułą Marvela i tak dalej, bo ostatnio bardzo często pojawia się zarzut o formułę Marvela i kogo nie zapytam, to ma zupełnie inną definicję tego, czym jest formuła Marvela. Ja jak najbliżej tego, jak sobie widzę, to myślę o tych
właśnie rozśmieszeniach, które przełamują schemat. To jest to, z czym mi się najbardziej kojarzy tylko Marvel, ale to jak kino po Marvelu akcji się zbudowało później. To jest Eternals typ z kamerą, czy trochę Kumail Nanjiani, to jest Trevor w Shang-Chi, to jest ten moment, kiedy musisz... Nie może być zbyt poważnie, ten patos trzeba przełamać. Eternals i tak od tego stroni w ten sposób, że tak, jest typ z kamerą, ale jednocześnie jest dużo scen, gdzie tego patosu się nie przełamuje i jakby do tych starć większych niż życie planetarnych jakichś istnień wszechświata to pasuje. Ale jednocześnie jakby tak, film ma kiepską scenę akcji, taką jak w lesie, ale ja nie mogę być zły na ten film przez to, że ona jest, mogę tylko być zły, że jest kiepska, bo jednocześnie mówienie, że jej nie powinno być, to tak jakby mówienie, że w filmie akcji nie może być akcji. W sensie film akcji nie równa się film Marvela i to jest moja główna rzecz. Powinna być, ale dobrze zrobiona. Absolutnie, absolutnie, z tym się zgadzam. Po prostu mówienie tego, wiesz, że... Wiesz, i wtedy jeszcze, żeby wątek dewiantów był wątkiem to jakimś, nie? O wątku dewiantów chcę powiedzieć, natomiast jakby... Mówienie tego, że ten film, bo jest to formuła Marvela, to musi być w nim scena akcji w środku, czy coś takiego, jest bzdurą, to od razu mówię. Kojarzy mi się bardziej motyw z tym, że tak, że musi być ten comic relief, który to najmniej pasująca rzecz jakby do tego całego większego niż życie motywu. Natomiast jeśli mam powiedzieć, mi się ten film bardzo podobał, ma tylko jedną dużą dziurę w kształcie krow w środku. To jest to, co robi. I jednocześnie wątek Kro niestety tak po chamsku zahacza o wątek Tiny, nie? Bo jednak payoff, którego tak naprawdę nie ma wątku Tiny, jest w wątku Kro, a ponieważ wątek Kro się, no to on jednocześnie tak zagarnia ze sobą payoff z drugiego wątku w tą śmierdzącą dziurę, która tam gdzieś leży. Nie licząc tego, absolutnie praktycznie wszystko w tym filmie mi się podobało. Jasne, może mówić o tym, że scena akcji w lesie wygląda szaro i nieciekawie, ale z kolei inne plenery są przepiękne i do wizuali, do tego tym możemy dojść. No, jeśli chodzi o same wątki, praktycznie wszystkie postacie, jakby ich dużo nie było, w jakiś sposób mi przypadły do gustu. Jedne miały mniejsze role, drugie większe. Mówię, jedynie śmierdząca dziura Kro i to jest... Tego nie powinno być w tym filmie, w tym stanie. Ja się zgadzam z Oskarem, tak naprawdę tutaj w całej rozciągłości. W ogóle ciekawe jest to, że jakby odkąd widzieliśmy ten film, a widzieliśmy go w sumie tylko ten jeden raz, to jakby im dłużej o nim rozmawiamy, tym bardziej mi się podoba. Podobnie. Wiem, że tendencje są często, powiedzmy, takie raczej odwrotne, w sensie, no wychodzi się po tym przeżyciu kinowym z jakimś takim entuzjazmem, no bo hej, nowy film i tak dalej, a później im dłużej człowiek o nim myśli, tam zaczyna o nim rozmawiać, czyta jakieś recenzje, no to tak dochodzi do wniosku, a może jednak nie było aż takie dobre, może jednak nie było aż takie oryginalne, a kurczę, im dłużej mi od tego sensu Eternals, tym bardziej mam ochotę do tego filmu wrócić i znowu właśnie, to nie jest tak, że właśnie to jest jakiś super oryginalny film na przestrzeni, nie wiem, właśnie całej kinematografii, czy nawet no, w MCU jakby już mieliśmy trochę tego, wiecie, zalążka kina autorskiego, mieliśmy filmy, gdzie mocniej gdzieś tam odbijał się styl reżysera i tak dalej, ale jakby... Nie wiem, ta jego nieśpieszność, to, że on jakby trwa długo, tak jak, no nie wiem, prawie tak długo jak Endgame, ale to właśnie ile jakby pozwala sobie na tych takich, na ten taki oddech właśnie, na te takie wszystkie, no długie, dla niektórych pewnie nudne sceny, kiedy bohaterowie stoją i nic nie robią, kiedy gdzieś tam idą przez, wiecie, przez jakieś tam grządki upraw i słońce zachodzi, i Cersei stoi, i Icarus stoi, i ich ręce się stykają, i to trwa, i trwa, i to jest super. Jakby właśnie najsłabiej wypadają te sceny akcji, bo są takie... jak z innego rejestru trochę, niż cała reszta tego filmu. I właśnie, nie wiem, ta taka paleta kolorów, która jest taka, tak jakby trochę przysypana piaskiem, ona idealnie pasuje właśnie do tego klimatu tych starożytnych kosmitów i tych, nie wiem, jakichś tam, wiecie, cywilizacji, które gdzieś tam po drodze rodziły się i upadały. A szara scena w lesie jest jakbym, nie wiem, oglądała pierwszą część Zmierzchu, gdzie wszystko szybko biega, jest szaro w lesie, jest ciemno i nie wiadomo o co chodzi. I nie wiem, jakby wydaje się jakby tak, jakby nie wiem, ktoś dopisał ją do tego filmu, który już był, no bo właśnie, o, gdzie sceny akcji? Nie ma sceny akcji, szybko dopiszmy. I jakby to... Gdyby nie to, no to właśnie gdyby nie ten wątek tych Deviants, który sam w sobie nie jest zły, ale... Fakt, że nie prowadzi do niczego, fakt, że oni są zupełnie zbędni w tej historii, no tak trochę tę fabułę
no, szatkuje, trochę jakby tę całą kompozycję zaburza, no ale gdyby nie, to jakby, nie wiem, dla mnie dalej to jest jeden z moich pewnie ulubionych filmów w MCU. Przy czym ja chciałbym jednak tutaj skrytykować reżyserkę, bo możemy mówić różne rzeczy o tym, że ta formuła, nie wiem znowu do końca co to znaczy, ale cokolwiek coś tam jej ciąży, bo musi zrobić film akcji, a ta scena w lesie ewidentnie jest po to, żeby była akcja, a nie żeby cokolwiek ważnego było, bo ten Deviant, jeżeli miał się zmienić i zamordować Gilgamesza, mógł to zrobić na boku. Nie mówiąc o tym, że to do niczego nie prowadzi, więc znowu ten wątek jest niepotrzebny. To prowadzi do złamanych serc nas, fanów Gilgamesza. Tak, tak, ale jednocześnie dlaczego mam tutaj pretensje do reżyserki, a nie do, nie wiem, studia czy formuły czegokolwiek? Bo jednak ona robiła film akcji i to jest oczywiste, że robi film akcji. I dopchać kolanem scenę akcji po to, żeby była scena akcji, bo tak wygląda ta scena w lesie, no to jednak jest to jest na reżyserkę. Na przykład James Gunn w drugich Strażnikach Galaktyki, jeżeli trzeba było wpierdzielić w środek akcję, no to jak Nebula przyleciała do zabić Gamorę i miały chwilę siostrzanych wyrzucania emocji do siebie nawzajem przez ostrzeliwanie się z ogromnych dział statków i niszczeniem wszystkiego, nikt nie czuł, że ta scena jest doklejona na siłę w tym miejscu po to, że była jakaś akcja. To była organiczna część, a jednocześnie nikt nie podważy, że Guardiansi 1 czy 2 są filmami akcji, chociaż jest jakiś tam styl reżysera, więc jeżeli miałbym powiedzieć, jakąś mieć pretensję właśnie do tego, jak ten film wygląda, to nie miałbym do formuły, bo mówię, film akcji to film akcji, on nie ma mieć formuły, to ma być film, gdzie są sceny akcji, a to, że Chloe Zhao najwidoczniej nie przywiązała do nich wagi, no to już zrzuciłbym na nią, a nie na to, co ja jednego nie rozumiem. Czemu Eternals mają być filmem akcji? W sensie domyślnie. Nie, filmy MCU są filmami akcji, no po prostu. Ale czemu? Przecież to tak, nie jest jakby w domyśle, że to mają być filmy akcji. Jakby kino superbohaterskie nie musi być tylko kinem akcji, nie? Zakładam, że... Jakby jeśli chcesz robić mitologiczną przypowieść w ramach tego uniwersum superbohaterskiego, to możesz. I nie musi być to kino akcji. To jest problem, że albo nikt, nie wiem, na to nie pozwolił, albo nikt na to nie wpadł. Ale właśnie bierzesz reżyserkę, która no, nie specjalizuje się w kinie akcji, ale w czymś zupełnie innym, a jednocześnie no, wymagasz od niej scen akcji, no to ja myślę, że bardziej bym skrytykował tej studio, że trochę po prostu się nie zgodzę. To jest jednak źle dobrali od twórcy. Dalej jest blockbuster za duże pieniądze, który... Jakie blockbustery za duże pieniądze nie mają scen akcji? No, jeżeli robisz w dzisiejszych czasach, to jest problem w takim razie w ogóle, nie wiem, filmów w ogóle, bo powiedzcie mi, jakie są blockbustery za duże pieniądze, które nie są blockbusterami akcji? A nie, wiesz, tutaj... 50 twarzy Greya. To jest za duże pieniądze? Za duże pieniądze. Ale wracając do tego, o czym jest ta... Więcej w Polsce niż Avengers. Naprawdę? 50 twarzy Greya kosztowało 100 milionów? Tak. Spokojnie. Ale wiesz co, tutaj jest dokładnie to, wracając do tej... Przestań z tym Greyem. Wracając do tych Eternals i tego, czym jest ta fabuła Marvela, jak to jest... rzeczy z tym związane są, to właśnie cały ten wątek Deviantów jest wciśnięty na siłę właśnie film, który mógł być czymś więcej. Nie mogliśmy go zacząć spokojnie od tego, że jest to wielkie zagrożenie, że ma się narodzić ten Eternal w ziemi, mają rozsadzić i oni mają problem moralny, nie? Co by było fajne, co by mogło mieć jakiś payoff, którego tutaj zupełnie nie ma, do czego jeszcze dojdziemy, ale tutaj przez jakieś 70% filmu jest pozorowane to, że złoczyńcami są Deviants, nie? Że oni się pojawiają przez cały film, tak jak zawsze ci przeciwnicy w filmach Marvela. Mamy armię dronów. Są Devianci, którzy się pojawiają wszyscy skopiowani od jednej tancy, lecą walczyć z dobrymi, nie? I co chwila masz te sceny akcji właśnie, że armia dronów musi się bić z naszymi bohaterami, nie? Mamy tą akcję pierwszą, gdzie Dane jest razem z Cersei, mamy później ten las, mamy później jeszcze jak tam z Ajak, z tą scenę, gdzie oni tam mordują, też się muszą pojawić co chwila, nie? I mamy tego złego, który tam ewoluuje w tle, nie? Że on będzie tym wielkim złym na koniec. To do niczego nie prowadzi. I to jest właśnie ta formuła z tej najgorszej części, wiesz, MCU, gdzie to wszystko było oparte na tym samym schemacie, nie? Drony, jakiś zły tam się gdzieś powstaje z tyłu i w końcu wbiega walczyć. Tutaj też mamy payoff tego, gdzie on wychodzi z tej wody i to jest najgorszy payoff, jakim był ze złoczyńcą Marvela i ma swoją walkę, nie? Na końcu z inną postacią, która też miała swój wątek, który został zaorany w tym który momencie. Który nie ma payoffu, tutaj... bo... Tak, z tym się zgadzam. Mógł być super, ale sprowadza się do tego, że ten wielki zły, ten Marvelowy wielki zły Malekith bije się z Hulkiem w tej scenie, gdzie tego nie powinno, to jest strata materiału. Tylko kłóciłbym się tylko co do tego, jaką rolę on pełni w filmie, bo jednak on nie jest tym Malekithem, bo to on jednak nie ma wybuchnąć na koniec, jakby
ten zły... Ale jest pozorowany, że ma wybuch. Zgoda. I to jest absolutna wada tego filmu. Ja nigdy nie będę... wybucha na koniec. Wybucha na pół tylko. Tak, ale nigdy nie będę bronił Crow. Po prostu mogę bronić tego filmu pod tym względem, że ostatecznie jego konflikt jest mało istotny dla... Choć jest pozorowany i to jest wada, tak jak mówisz. Jest na pierwszym, ale wiesz, jest na pierwszym planie. Chodzi mi o to, że ostateczny payoff tego filmu z Ikarisem, z tym Celestialem, z tym dalej, mi absolutnie pasuje i ja bardzo go lubię. A Crow jest po prostu gdzieś tam zarżnięty. Ja wiem, że to jest problem, jakby z tym się nie kłócę. Tylko że różnica między nim a Malekitem polega na tym, że w momencie, w którym Malekit wybucha, to film się kończy. Jakby to jest problem, jest zaorany, wszystko, jak w momencie, w którym... No dobra, ale tutaj też, ale wiesz... Tutaj, a Crow jednak kiedy ginie, to masz to trochę w dupie i to jest... Nie mówię, że to dobrze, ale jednak to on nie ściąga tego filmu tak bardzo w dół, jak Malekit ściąga swój film. No tak, ale patrz, ale dlatego to jest wadą tego filmu, bo to zabiera czas. Trwa, jest rozwijany i się wtedy do niczego nie prowadzi. No tak, zgadzamy się pojawia, z tym. Tak, ale wiecie, gdzie pojawia się ten wątek, ale gdzie pojawia się wątek kosmicznego dziecka, który ma się narodzić, jest rozwiązany i tutaj nie ma żadnego też payoffu z tym związanego. Postacie nie myślą o tym, zabili dziecko. Oczywiście, że jest. Trochę się z tym się akurat nie zgodzę. Nie ma tam jakby nic po to, w tym po to zamiatają tego Crow, że tak powiem, dosyć szybko pod ten dywan, żeby finał, sam ścisły finał mógł być już jednak o czymś zupełnie innym. I tak, no właśnie, zgadzamy się, że jakby wątek Crow ciągnie ten film w dół, jest zupełnie niepotrzebny, ale jakby jeśli ten wątek już miał tam być, to no kurczę, gdyby to po prostu był finał, to byłoby jeszcze gorzej. Właśnie, wyobraź, gdyby na końcu Crow przybiegł, wsiorbał moc Celestiala i zaczął się z nimi napierdalać, to byłaby typowa, to byłby ten smok z Shang-Chi'ego na końcu i wtedy bym nie bronił kompletnie tego trzeciego aktu. No nie, tylko że kurczę, najgorsze jest to, że w teorii to byłby lepiej skonstruowany film wtedy, bo wtedy miałby faktycznie, wiecie, to byłby lepiej skonstruowany wątek. Dlatego... Ale tak to przynajmniej jest to lepszy film sumarycznie, nawet jeśli konstrukcja momentami się rozchodzi w szwach, bo jest ten jeden taki wątek na doczepkę, który gdzieś tam sobie dynda. No sumarycznie tak, ale właśnie w tym rzecz, nie? Że ten film jest strasznie dziwny przez to, że on ma tyle elementów z tak różnych parafii, że wiesz, masz wątek z tego konfliktu w drużynie, który ma swój ton i swój przebieg przez ten film i tak dalej. Masz z drugiej strony wątek tego Crow, który też jest trochę o czym innym. Z drugiej strony masz humor z jeszcze innej parafii, masz te sceny akcji doklejone, wiesz. I to wszystko nie łączy się ze sobą za bardzo, nie? Jakby te poszczególne elementy są lepsze i gorsze, są elementy fatalne, jak ten wątek Crow, są elementy dużo lepsze, nie? Ale właśnie to jest absolutnie niesamowite, jak bardzo, wiesz, to wszystko jest, nie zażera po prostu, nie? To wszystko jest tak poszatkowane. I to jest fascynujące, szczególnie podczas, mam wrażenie, kolejnych seansów, gdzie praktycznie lądujesz z filmu do filmu, a nie ze sceny do sceny momentami. I totalnie bym się zgodził z tym, że to byłby lepszy film, gdyby może obciąć część tych rzeczy, może zmniejszyć grono Eternals na przykład, żeby dać im trochę więcej miejsca, może właśnie... Ja się dziwię, dlaczego w ogóle ten wątek Deviants trwa. Przecież Deviants mogliby służyć w tym filmie tylko po to, żeby nam wytłumaczyć, czemu Eternals wzięli się na Ziemi. Mogli się nie rozmrażać, nie? Tam tak, później. Mogliby się... Teraz żyją po prostu na Ziemi, nie? Tak, ale mogli po prostu później ewentualnie... Mogą służyć tylko do tego, żeby oni wrócili do siebie, w sensie, żeby się zjednoczyli z powrotem, nie? I później możesz pchnąć całą tą fabułę z tym, że dowiadują się, kim są tak naprawdę i tak dalej. Ale generalnie fakt, że to jest ciągnięte przez ten film, a na jakimś w którymś momencie znika na jakiś czas, aż Crow wyjdzie z wody, no to jest spore marnotrawstwo miejsca, szczególnie, że to jest długi film, nie, mimo wszystko. I nie dziwię się, mi to aż tak nie przeszkadzało, ale nie dziwię się ludziom, którym fakt, że mamy tyle wątków i one się nie łączą, jednocześnie ten film trwa i trwa, no jest wiesz, powodem, żeby Znaczy tak, pamiętam, że cytowaliśmy te recenzje, gdzie mówi się o tym, że o, Chloe Zhao nie bardzo rozumie, o co chodzi w kinie Marvela i tak dalej. Nie wiem, czyja to wina do końca, ale trochę tak jest, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że faktycznie albo reżyserka po prostu faktycznie próbowała zrobić coś innego świadomie, albo faktycznie nie wpisała się w to, czym MCU jest. I dla mnie to jest bardzo dobrze, bo chcę więcej filmów, gdzie twórcy nie będą widzieli, na czym polega formuła MCU i będą próbowali robić coś nowego. Ale trochę kubam, dlaczego to się to nie podoba, nie? Bo mówmy się, to jest trochę co innego i pod wieloma względami... Rozumiem, że dla wielu osób to niekoniecznie jest coś lepszego pod tym względem. Czy powiem, że mi to aż tak nie przeszkadzało, te wszystkie wątki, które się między sobą przechodziły. Nawet ten humor, rozmawialiśmy o tym zaraz po seansie, jest z dupy. To prawda,
ten pan kamerzysta i tak dalej, ale po pierwsze jest go na tyle mało, po drugie żarty są lepiej napisane niż Trevora w Shang-Chim. No ale wciąż nie, pasuje do tego tonu filmu. Nie, oczywiście. Wiesz, jak pięć do nosa. Nie kłócę się. Wiesz, nie ma co tego pudrować. No. Jak wjeżdża Kingo, nagle się zaczyna humorek Marvela. No to taka to, jest prawda. To i prawda, to aczkolwiek... Wiesz, bo do tych patetycznych przemów i tego całego mitologicznego tonu, no to nie pasuje zupełnie. No, będę bronił Kingo za finał jego historii, ale to jeszcze do tego dojdziemy pewnie. Natomiast skoro jesteśmy przy tym kro i wadach, które ja absolutnie widzę w tym filmie, nie mam zamiaru go bronić i mówić, że on jest bez wad, bo ma ich... I mówię, wydaje mi się, że większość tych wad wychodzi od wątku dewiantów, który po prostu jest tak zajechany jak jest. Bo właśnie to ciąży też bardzo na wątku Thiny. Dlatego, że Thina mogłaby mieć... Mówię, rozmawialiśmy o tym swego czasu na konwersacji, że gdybym miał jedną rzecz zmienić w filmie, żeby nie przebudowywać całego filmu, nie robić jakichś tam zmian, tu wywalić scenę. Wiadomo, można było powiedzieć, że ten wątek dewiantów gdzieś tam wyrzucić, ale żebym zmienił jedną scenę, to bym tą końcówkę pomiędzy Thiną a Kro zmienił w... łapię cię, ale jednak cię rozcinam na pół, czy coś tam, w scenę, w której oni znajdują jakieś porozumienie, dlatego że w momencie, w którym Kro wychodzi z wody, ta cudowna scena, no po prostu zastanawiamy się, czemu oni jeszcze walczą? Oni, ta część Celestiali, która walczy z Ikarisem, już generalnie chce robić to samo, co on. A on z kolei wchłonął już tych Celestiali na tyle, że już ma jakieś ich myśli, ma jakieś już ich... Eternals. Ma już jakieś tam ich myśli, ma już jakieś ich te odruchy, na tyle, że powinien być w stanie spróbować z nimi porozmawiać. I gdyby tą scenę z Thiną dać w taki sposób, że... ona jest w stanie go zrozumieć, tak, zabił Gilgamesza, ale kiedy to robił, był de facto jeszcze cały czas takim zwierzęciem stworzonym przez właśnie Celestiali, który był trochę zaprogramowany do czegoś i tyle, a na tym etapie już jest tą istotą, która ma problem z posortowaniem swoich myśli, które mu ciążą od tego, że wchłonął tych dwóch Eternali i mu to rozpieprza głowę i jest nie w stanie tego ogarnąć. I obok masz Thinę, której problem również wiąże się z problemem z posortowaniem myśli z tego powodu, że z kolei ona za długo żyje i nie może ich łożyć. I gdyby na końcu dać wątek, kiedy tam na zewnątrz już jest i tak napierdalana, już na tym etapie sceny akcji są, i Karis lata, strzela z oczu, Mykari biega, już tam się dzieje. Więc ta scena w jaskini, gdyby zmienić ją na scenę taką, gdzie dochodzi do jakiegoś porozumienia między tymi dwoma stronami, to wtedy wydaje mi się, że przynajmniej bym rozumiał, że wątek Kro był po to, żeby dopiąć wątek Thiny i razem zamknąć ten wątek i tych dwóch istot, które mają przez okoliczności, ich umysły są pofragmentowane i w jakiś sposób znajdują w tym porozumienie, mimo że są teoretycznie istotami, które mają być na tej trajektorii zderzeniowej między sobą zaprojektowane przez Celestiali. Myślę, że miał jedną rzecz zmienić, zmieniając całego filmu, to zmieniłbym to. I już ten film byłby według mnie dużo, dużo, dużo lepszy. No ale nie, przez to muszę przyznać, nie tylko wątek Cross się, ale również wątek Thiny do niczego nie prowadzi. Właśnie, ja nie umiem być do końca zła na ten film, bo właśnie nawet w tym wątku dewiantów, który, no chyba, nie wiem, chyba każdy się zgodzi, że jest tym najgorszym, najsłabszym wątkiem, ale nawet w nim są ciekawe elementy, które mam wrażenie trochę chyba, nie wiem, przemknęły gdzieś niestety niezauważone. Cały ten, jakby, cała ta, powiedzmy, ten konflikt między nimi, który, no trochę wiemy na końcu, z czego się wywodzi, że jedni są tymi pierwszymi stworzeniami, które, jakby, tymi pierwszymi dziećmi Celestiali, tak? Które ewoluują, które się zmieniają, a z drugiej strony mamy tych Celestiali, które są już tymi idealnymi robotami. Eternals, tak? Którzy właśnie mieli być tymi idealnymi robotami i jakby no mieli nie wymknąć się trochę spod tego celu, spod tego, dlaczego w ogóle zostali tutaj powołani do życia przez Celestiali. I mamy te dwie jakby skrajnie różne, nazwijmy to, formy życia, które finalnie właśnie w większości dochodzą do podobnych wniosków i które jakby... Nie chcę powiedzieć, że trochę uczą się od siebie nawzajem, bo jakby tego w tym filmie no nie ma w tym kontekście, ale niejako zaczynają gdzieś tam właśnie się troszkę uzupełniać, tak? No tutaj u dewiantów, no to oczywiście przez to, że oni siłowo tutaj wchłaniają Eternals, a Eternals z kolei, no jakby
oni w pewien sposób zaczynają ewoluować, nie w tym sensie oczywiście biologicznym, no ale w tym sensie emocjonalnym. Tak, emocjonalnym właśnie, czy ta ich empatia gdzieś tam powoli zaczyna się rozwijać u jednych szybciej, u innych wolniej i tak dalej. Z uwagi no po prostu na otoczenie, tak, na to obcowanie z ludźmi i to jest moim zdaniem bardzo niewykorzystany wątek, który mógł prowadzić do czegoś zdecydowanie ciekawego. No bo właśnie dla mnie ten film w dużej mierze jest właśnie o tym, jak tutaj to, nie wiem, to takie poznawanie życia, to takie, wiecie, to takie współistnienie z tymi wszystkimi cywilizacjami i tak dalej, jak to gdzieś tam kształtuje tych bohaterów. I gdyby właśnie to w jakiś ciekawy sposób zestawić z tymi właśnie tymi, no nie, niby bestiami, ale które też powoli gdzieś tam zaczynają ewoluować. Właśnie gdyby im też się na skutek tego zaczęła wykształcać jakaś, nie wiem, jakaś empatia, jakieś większe zrozumienie tego wiecie, tego całego kosmogenicznego konfliktu i tak dalej, to by było super. I jakby właśnie i zalążki tego są gdzieś w tym filmie, ja tam gdzieś cały czas widzę. I no po prostu to jest taka bardziej, nie wiem, zmarnowana szansa jak dla mnie. Nie umiem powiedzieć, że wiecie, ten film jest gdzieś tam na dole tego panteonu Marvela, gdzie są, nie wiem, jakieś Ant-Man i Osa 2, jakieś tam, nie wiem, Thor 2, jakieś takie filmy, które nic nie próbowały, przynajmniej ja w nich tego nie dostrzegłam, które właśnie jakby nawet nie próbowały nic powiedzieć, tylko generalnie robimy to samo, co robiły pierwsze części, tylko gorzej. A tutaj po prostu mamy tyle jakichś takich, nie wiem, wątków, których ja bym się w ogóle nie spodziewała w tego typu kinie, że no ja wypaczam zdecydowanie więcej temu filmowi. Jakby totalnie rozumiem, dlaczego komuś się ten film może w ogóle nie podobać, dlaczego jakby recenzja finalnie jest negatywna i tak dalej, ale zdecydowanie wolę dostawać to, niż dostawać to takie bezpieczne, jeszcze raz zagrajmy to, co znasz, widzu i tak dalej, no. No tylko, że wiesz, to są takie, tylko jedną rzecz, że tylko, że właśnie no, to są ciekawe pomysły, ale właśnie opakowane w zagrajmy to, co znasz, widzu. To jest ten problem, że to jest cała masa takich fajnych pomysłów, które gdyby im poświęcić film, to byłby naprawdę fajny film. Taki właśnie, autentycznie dobry i mówiący coś ciekawego. Jak masz na przykład to kosmiczne dziecko, nie? To zabili kosmiczne dziecko. Ja w tym momencie siedzę w kinie i mówię, chyba jak oni na to zareagują? Nie zgodzę się kompletnie z tym. Mamy od razu scenę Cersei sobie stoi z Kitem, trzymają się za rękę, nie? I no to świat uratowany, więc wszystko. Tak, świat uratowany, wszystko dobrze. Mamy scenę ten z Druidiem, nie? Który kontroluje tych ludzi, nie? Najpierw z nimi odchodzi, mówię, ale to będzie wątek, nie? On będzie do czegoś prowadził. Druid będzie bardzo istotny w finale, nie? No bo to jest bardzo ciekawe w ogóle, że wiesz, masz tego gościa, który kontroluje tych ludzi, którzy są pod jego kontrolą, jakby no nie mają tej wolnej woli, ale jednocześnie dzięki temu są bezpieczni i jest im dobrze i tak dalej. Tak, i jakby, masz tą scenę... I to się fajnie, to byłaby fajna analogia do tego, kim są Eternals na przykład, jako ci te roboty stworzone w konkretnym celu, tak, wykonujące konkretną scenę, misję. Ale wiesz, masz nawet tą scenę, gdy się dowiadują o tym, kim oni są, że są tymi robotami, którzy mają tam wspomnienia, później wymazywane i znowu tam działają. I mamy tego druiga, który tam siedzi z tyłu i on taką, wiesz, co? Jesteśmy robotami z kosmosu? I ja mówię, okej, dobra, on sobie teraz uświadomi, wiesz, w jakiej jest sytuacji, nie? I to jest z nim powiązane. Ale on już to tego nie... Już dalej nie ma w filmie. A wiemy, że jest. I on jest tutaj Jimem... Ale tak, daj mi skończyć. On jest, wiesz, to jest wątek w ogóle Jima Jonesa, wiesz, tutaj, który ma tych swoich sektę całą i ten, i z nimi tam siedzi. I to było super, jak to chciałem zobaczyć rozwinięte. Ale tak, to nie zostało rozwinięte, jego wątek się kończy. Fajnie, że są z Makari, bo wiemy, że tam się dwa razy do siebie uśmiechnęli, nie? Super, super para. I później wiemy, że ten, że jest spoko, bo dał w łeb tej Sprite. Super, nie? Bo wiemy, jak w tym złym zła była Sprite w tym momencie. Ktoś ją musiał tam dać jej po kasku. Padła, nie? I super, drugi już jest fajny, ale ten jego wątek też do niczego nie prowadzi, nie? Nie jest rozwinięty w żaden sposób. Przepraszam, drugi cały czas jest fajny. Nie zgadzam się. To jest ten motyw, że mówią, ej, drugi, wypuść tych ludzi, no dobra. No tak. Puszcza, i koniec wątku w ogóle, już do nie wraca. Ale nie, nie, kompletnie nie. Jakby mogę mówić, że ten wątek, jakby nigdy nie będę bronił wątku Deviantów, tylko wrócę do tego, co Marta mówiłaś. Wydaje mi się, że ten wątek, właśnie jak już miał te zalążki, tak naprawdę, żeby on z kompletnie fatalnego wątku zmienił się w przynajmniej okej, to byłby payoff. Wystarczyłby mi payoff. Ten wątek już wtedy byłby przynajmniej dobry. Mógłby nie być genialny, mógłby nie być wspaniały, mógłby dalej mieć gównianą scenę walki w lesie, ale gdyby miał payoff, to przynajmniej nie byłby gówniany. Nie miał payoffu, więc... No możemy każdy film przepisać, ale tego nie ma. Nie mówię o przepisaniu filmu, mówię o dokładnie dodaniu payoffu, nie zmienianiu nic więcej. To, co mówisz, miał, on się uczył, on się zmieniał, on dostawał kolejne rzeczy, to wszystko, o czym mówisz, tam było po prostu na końcu, nic z tym nie zrobili. Jeśli chodzi o Druiga, skoro o tym mowa,
to jest dokładnie moment, który mi się bardzo podoba, w którym oni są właśnie tam, tam koło niego i on tłumaczy, że jak odszedł z tymi ludźmi, to miał tą rozkminę, że on teoretycznie miałby moc, żeby zacząć przejmować kontrolę nad wszystkimi ludźmi na świecie. I jest ta scena dialogu, w której on mówi, że mógłby to zrobić, ale problem jest taki, że bez tych wad, które ci ludzie mają, bez tego wszystkiego, tych, nie wiem, konfliktów, wszystkiego ich problemów, które mają między sobą, oni nie byliby tymi osobami, które Eternals pokochali i które chcą wśród nich żyć i które chcą bronić. I to był powód, dla którego on ostatecznie nie zdecydował się na... no na to, co robił. I wydaje mi się, że to jest dokładnie to, czego ten film potrzebował. Czyli ten moment, w którym ci wszyscy Eternals, poza Ikarisem i dlatego on się odbija i trochę Sprite, która nigdy nie mogła być tą osobą, która żyła wśród ludzi, zauważają też na bazie swoich różnych mocy, no nie liczymy Kari, bo ona nie ma wątku, ale zauważają jakieś tam te przywiązania do ludzi. I Druig, według mnie właśnie ta scena jest dla mnie zupełnie, jakby mówi wszystko o tej postaci. To jest gość, który miał moc zażegnać wszystkie konflikty na świecie, ale właśnie dlatego tego nie zrobił, bo w ten sposób zamordowałby to, czym jest ludzkość. I jakby ta scena jest w filmie. Ale dalej miał ludzi pod kontrolą. No właśnie rzecz w tym, że to nie tak, że on tam żył i cały czas sobie kontrolował tych ludzi i oni robili to, co on chce. On ich kontrolował w momencie, jak mu się tam zwalili na głowę, że tam wystawił ich z tymi karabinami, ale tak poza tym on sobie po prostu żył w zamkniętej społeczności. I to nie tak, że on ich cały czas kontrolował, tylko chciał zaszyć się w głuszy, żeby po prostu nawet no nie patrzeć na te złe rzeczy, dokładnie, które dzieją się wszędzie na świecie. Dokładnie, które on mógł w każdej chwili powstrzymywać, tak, a wiedział, że nie chce tego wiemy, robić. Że w tym świecie normalnie, nie wiem, toczyły się wojny, toczyły się konflikty, jakby dalej cywilizacje gdzieś tam rodziły się i upadały. I to nie tak, że ta grupa ludzi, z którymi on żyje w lesie, to on sobie cały dzień siedzi i on każdego z nich tak kontroluje, jakby jest, wydaje mi się, że to było dosyć jasne. Sekty. I kiedy trzeba, to przejmuje kontrolę tymi ludźmi. Będziemy to usprawiedliwiasz w tym momencie? Chodzi w tym dywanie przecież. No, nie, no po prostu mówicie tak, jakby on cały czas tam siedział i kontrolował tych ludzi non-stop, a jakby, to jakby ale zupełnie mówicie, nie jakby tak działało. Nie miał też tego wątku, w którym on po tym, jak on odszedł z tamtymi ludźmi, wiesz, po tej bitwie. No właśnie idea jest taka, że on odszedł, po czym stwierdził, że nie może non-stop kontrolować ludzi. No, że właśnie ludzi, nie może tego robić. Więc będzie ich kontrolował trochę. No, ja to absolutnie... Nie ma podstawy, no w momencie, w którym spotykamy Druiga, no to siedzi w tej, kurczę, wśród tej swojej sekty, no. I w momencie, w której mu się żywnie spodoba, no to może po prostu wziąć tych ludzi i robić z nimi co mi się zaważy. No. To wciąż jest trochę, wiecie... Może, ale sam fakt, że nie robi tego cały czas, to chyba jakby... I do tego zmierzam, że to wciąż jest ciekawy motyw do rozwijania. A Oskar mówi, że okej, no już wytłumaczył to, dlaczego nie kontroluje wszystkich ludzi na świecie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie, tu się chodzi o to, że zaczęło się od tego, że Radek powiedział, że to jest zły wątek. A to no nie jest zły wątek. To jest nierozwinięty wątek. Nie, nie jest wątek. No. Ja tylko dodam, że jak pojawiają się ten lasy w wiosce, to przez kogo mówi Druig? Przez jakiegoś typa. No tak. Po prostu Bóg, tak. Nie? No tak jakby mówił przez... Wiecie, system... No mówił przez przedmiot. Jakby korzystał z jakiegoś przedmiotu, to nie? To jest no ten typ, który absolutnie dalej, gdyby... To jest absolutnie ten typ, który dalej, gdyby przyszedł do... i zobaczył jakąś bitwę, to by natychmiast przejął kontrolę nad wszystkimi i tą by bitwę zakończył. On nie jest dobry, to nie jest gość, który nagle uznaje, że wiesz, że może... Nie wiem, co robi. To jest dalej gość, który wykorzystuje swoją moc, żeby... tworzyć tak, utopię. To jest ciekawy wątek, dlatego to jest ciekawe i to fajnie jakby było eksplorowane dalej, ale nie jest, no bo ale w którymś momencie dopuszcza tych ludzi od tak i jego wątek się kończy i później tak, jest po prostu typem, który jest along the ride. Ale i jednocześnie to tyle. Jest gościem, to jest problem po prostu dla nie, nas. No. Ale jednocześnie jest gościem, który nie chce zaprowadzać ostatecznej utopii na całym świecie. Nie wiem. Ja widzę w tym... Ale nie, to z utopią to jest zupełnie innego. Ja mówię, że on nie ma już, wiesz, tutaj w filmie po prostu roli żadnej, nie? Chociaż jego wątek się ciekawie zaczyna, to później jest po prostu na doczepkę, jak część tej postaci, jak Makari, nie? Którzy sobie gdzieś tam są z tyłu, bo coś trzeba zrobić, nie? Ale tu jest za dużo postaci po prostu. To jest przeładowane, nie? I te wątki nie wybrzmiewają ich. Tak samo jak masz Cersei, która jest... Mogła być też jeszcze lepszą postacią, a ona po prostu chodzi i jest tą, która jest, wiesz, tam namaszczona i ona ma być tą wielką, nie? I
ona też tutaj nie ma za bardzo co do roboty, nie? Tylko pojawia się. Cersei ma cały wątek, w którym jakby musi niejako sama uwierzyć w to, że może przewodzić kimkolwiek, tak? Że jakby, mimo że nie wiem, nie jest najsilniejsza, nie ma jakichś najlepszych mocy spośród nich wszystkich, to że no, ona jest tym sercem, tak? Że to jakby to jest finalnie to, co spaja tę drużynę, to co gdzieś tam sprawia, że podejmują decyzję, jaką podejmują na końcu, tak? Że jakby, że Ikari zrobi to, co robi, jakby. Kurczę, no, Cersei ma gigantyczną rolę, nie wiem, mam wrażenie, że jakby wszystko się rozbijało, jakieś takie, nie wiem, że ja rozumiem te wady, które wy wymieniacie w tym filmie i jakby nie kłócę się, nie wiem, jeśli chodzi o to, o fakty, o to, jak, nie wiem, skonstruowane są wątki i tak dalej, po prostu mam wrażenie, że wszystko to, co w nim jest, jest jakby, nie wiem, w zupełności wystarczające dla mnie, jest tym, czego potrzebuję, jakby, nie wiem, kurczę, Cersei jest tak jak nabycie osobą, która przywodzi jakiejś drużynie, która jest tą taką naszą pierwszoplanową bohaterką w kinie superbohaterskim, no nie ma drugiej takiej postaci nigdzie, no i, właśnie, i to, że ona mało robi, okej, no mało robi, jeśli chodzi o akcję, ale to ile jakby jest całej tej warstwy w głowie i w emocjach za nią, to jest super, no jakby. Pod tym względem przypomina mi trochę to Shang-Chi'ego, jak mówiliśmy o największą zaleta Shang-Chi'ego to, że ten Shang-Chi to nie jest ten pewny siebie, trochę wiecie, cheeky, taki jak większość bohaterów Marvela, jak popatrzymy na Tonego Starka, Doktora Strange'a, Scotta Langa, nie żebym ich nie lubił, ale Petera Parkera, Spidera Quilla. Wszyscy ci bohaterowie to generalnie pod jedną sztancę idą trochę, jeśli chodzi o typ bohatera. I pamiętałem, jak mówiliśmy o tym, że Shang jest spoko, bo on taki nie jest. I Cersei też trochę idzie, i Captain Marvel też pod sztancę, ona też jest tą cheeky i tak dalej. A właśnie Cersei nie jest. Ona jest tą postacią, która jest tą nieśmiertelną, ale jednocześnie czujemy to jej zagubienie. Nie mam wrażenia w żadnym momencie, tak jak u innych bohaterów, że oni, każdy z nich jest na jakimś etapie zagubiony. Tony Stark też był zagubiony w którymś momencie i tak dalej, ale jednocześnie dalej podchodził pod tą sztancę. Cersei nie. Cersei mam wrażenie, że to jest naprawdę ta postać, która ma ten wiek, ma to wszystko, ale ma to też przywiązanie do ludzi i ona autentycznie jest tą osobą, która musi się w tym wszystkim odnaleźć, a nie tylko być bardziej cool, jak wielu innych bohaterów. I ja to bardzo lubię. Jest szczery, no. Ja to bardzo w niej lubię, że ona jednak jest inną postacią przez to. Znaczy ja lubię Cersei akurat i lubię jako bohaterkę. Ja też nie zmieniam do tego, że ona jest właśnie taką, wiesz, naiwną bohaterką z tego typu takiego klasycznego. Ja mam poprawić ten wątek, albo inaczej zrobić Cersei jeszcze ciekawszą postacią dla mnie. To ja bym trochę bardziej podkreślił właśnie to, jak ona jest związana z Ziemią. Ja lubię te wszystkie fajne, te takie małe momenty, które widzisz... w których widzisz, jak ona się tutaj dobrze czuje generalnie wśród ludzi i jak jest częścią, powiedzmy, tej tutaj cywilizacji, społeczności ludzkiej. To takie pierdoły w stylu, nie wiem, jak pokazuje Karisowi ten telefon i ten filtr na Instagramie, nie? Gdzie jest stary czy coś. I te, tego typu pierdoły, wiesz, takie małe rzeczy, które pokazują ci, że czemu ona rozumie ludzi dookoła jej, nie? Bo problem jest znaczy, taki... Było za mało, znaczy, nie, mogło w tym sensie, więcej, że to jest jasne, takie coś, ale... że musisz o tym myśleć, nie? Jakby nie mam wrażenie, że to nie jest podane od razu. Znaczy, nie wiem, ja nie musiałam o tym myśleć specjalnie. No film, bo nie mamy trochę czasu za bardzo na to. No bo problem jest taki, że nie mamy za bardzo czasu na to, nie? No bo to jest tak, że film się zaczyna się ten jej wykład, na który się spóźnia bez powodu. No i później zaczyna już nagle Deviant się pojawiają, nie? To jest trochę ten problem. Podejrzewam, że gdyby to był inny film, gdyby to był film po prostu skupiony tylko i wyłącznie na tej postaci, to byśmy dostali trochę więcej jej jakby codziennego życia i tak dalej i wtedy ten problem by nie istniał. Ale tak jak mówię, to jest fajna postać. Ja lubię ten motyw, gdzie mamy jednak właśnie bohaterów, którzy niekoniecznie są, wiecie... skupiają światło reflektorów na sobie, nie? Umówmy się, w klasycznym filmie Marvela głównym bohaterem byłby ktoś taki jak Kumail Nanjiani właśnie. To byłby ktoś mniej więcej taki z tą charyzmą, z takim, wiesz, jestem cool, jestem fajny, jestem śmieszny, parę mam dramatycznych momentów, parę mam dramatycznych przemyśleń, ale generalnie w razie czego przełamię to dowcipem. Najlepsze jest to, że jakby każda postać, która jest w Eternals, właśnie jest w jakiś sposób taka trochę obok tego schematu. No właśnie najdalej jest zdecydowanie, jakby najbliżej schematu jest zdecydowanie Kingo, ale jakby nawet on ma taki zaskakujący finał swojego wątku, tak? Który nie jest ani typowym, jednak jesteście moją rodziną i wracam przyłączyć się do was, ani nie jest nawet też stanięciem po tej drugiej stronie barykady. Jestem takim trochę umyciem rąk,
sprawy. I kurczę, jak rzadko widzimy coś takiego. I jakby każda z tych postaci ma jakiś taki gimmick w sobie, który sprawia, że ja chcę ich więcej oglądać. No bo właśnie trudno ich przyłożyć do czy innych bohaterów MCU, czy innych generalnie bohaterów kina superbohaterskiego. I właśnie to, jak ty i te ich wątki czasem, no może są trochę nieporadnie gdzieś tam prowadzone, że się jednych wątków jest za mało, albo inne trzeba sobie gdzieś tam, nie wiem, samemu w głowie coś tam dopowiedzieć, bo na ekranie, nie wiem, jest na to mało miejsca i tylko gdzieś tam właśnie jakieś migawki, tak jak tu z tą Cersei. Ale kurczę, jakby to, jak inne są postawy tych bohaterów, no to jest super. W ogóle pewnie będziemy się o to strasznie kłócić tutaj, ale kurczę, Ikaris. Ikaris jest... Ja uwielbiam Ikarisa. Ikaris jest... Tak jakby, tak zdumiewającą postacią dla mnie, gdzie no jestem typem, jest tym złym tej drużyny, który no nie zawaha się tam, wiecie, zabić tylko po to, żeby po prostu intryga posunęła do przodu jego plan, ale jednocześnie w ogóle nie wpada ten schemat tego knującego złego, który na końcu wyłoży ci swój plan i potem, nie wiem, zepchniesz go do wybuchającego wulkanu czy coś. No tylko jest tym typem, który jakby jest tak rozdarty i który ma naprawdę przejmujący ten wątek i jego finał. No, ja tylko, bo Ikarisie pewnie będzie chcieli coś powiedzieć, ale ja chciałbym jeszcze na sekundę zahaczyć o Kingo, że tak, to jest przez wiele czasu to jest właśnie ten typowy bohater Marvela, ale tak jak Marta wspomniałaś, uwielbiam, coś co mi rozgrzesza jego wątek w dużej mierze, to jest to właśnie jak on się kończy, bo... Ja tak bardzo czekałem w takim negatywnym tego surowania jakby podejściu, gdzie oni walczą z Ikarisem, Ikaris się wyrywa i nagle wpada ten Kingo i strzela do tego Ikarisa. I jednak on przemyślał, to byłby tak bardzo w duchu tego, co często widzieliśmy w filmach akcji, ale też w filmach Marvela, ten moment, kiedy on musi jednak wlecieć, jeszcze coś cool powiedzieć przy tym, oczywiście, jak wystrzeli z palców tym blastem energetycznym i na końcu jednak ta rodzina, to wiecie, ona musi się zebrać i jednak musi trzymać się razem. A fakt, że to jest ta postać, która absolutnie do końca jest szczera w tym, że popiera Ikarisa, jest w pełni w niego wierzy w to, co on chce, żeby się powstało, ale jednocześnie nie ma serca do tego, żeby walczyć ze swoją rodziną i po prostu, tak jak mówisz, umywa ręce i odchodzi. Ja sobie wiem, i to, że do samego końca on nie wrócił, to jest coś, co absolutnie uwielbiam w tym wątku, bo przypomniał mi się nagle Captain Boomerang, który mówi, odchodzę, w tym pamiętacie ten film, a potem idą, a on z piwkiem wraca, bo wraca. No właśnie w tym kontekście nawet tego kamerzysty będę bronić, że jakby on jest tym ludzkim elementem jakby dla Kingo, tak? Że jakby... To jest pokazane nieporadnie, ale wydaje mi się, że jakby ten kamerzysta jest tam głównie po to, żeby właśnie pokazać nam, że Kingo jest jaki jest, ale że on, wiecie, no w głębi tam serca też są ci ludzie, którzy są dla niego ważni. I że jakby mimo wszystko on, no może myśli, że Ikaris ma więcej racji, ale on nie chce przyłożyć ręki nie tylko do zabijania tych innych Eternals, których zna, ale też no mimo wszystko do zagłady tej całej ludzkości, bo kurde, no ma tego samego kamerzystę tam od, nie wiem, 50 lat czy iluś było powiedziane na samym początku i nie wiem, no jest w tym takim moim zdaniem ten jego ten ludzki element, który gdzieś... Właśnie po to jest w tym filmie, tak? No jest kamerzysta po to, żeby były zabawne żarty, ale też po to, żeby, no... dać Kingo jakieś to powiązanie z tym światem ludzi, tak? Właśnie to zupełnie inaczej odebrałem i jakby to zakończenie jest fajne, ja je bardzo lubię, nie? No to co było wcześniej jest do niczego. Mhm. Poza tym, że żarty są lepsze, to z tym się zgadzam. Jeżeli mam mówić o Kingo, to tak, ale... to co było wcześniej było chujowe. Odhaczę może od razu. Ile razy można eksploatować ten jeden dowcip, że gość jest zapatrzonym w siebie, po prostu influencerem i po prostu dajmy temu spokój, niech ten wątek, niech ten motyw w ogóle umrze w filmach. No, ale zakończenie jest spoko. To dlatego, że influencerzy są śmieszni, to zakończenie, łatwo z nich toczyć bekę, Nie, zakończenie jest ten. Zakończenie jest spoko, właśnie, bo ono mi się wydało takie bardzo tragikomiczne wręcz w kontekście tego wątku, bo masz tego gościa, który w tych swoich filmach zawsze się kreuje na tego bohatera i jest tą gwiazdą, którą uwielbiają miliony i rozdaje te autografy i mówi, że kocha tych ludzi i tak dalej. Ale przychodzi co do czego, to mówi, ja stoję tutaj po stronie Ikarisa, do widzenia. Jest najbardziej wierny, mimo że tam jest tą gwiazdą, tak? A potem jeszcze masz motyw z tym kamerzystą, który mówi,
szkole. No to ja wam dziękuję, że chociażby tutaj tak. Nie, to jest super. To jest, ja w pełni zgadzam się z tą interpretacją Łukasza właśnie. To, że to jest gość, który by był w stanie rozjebać tego kamerzystę dla Ikarisa. Jedyny powód, dla którego on nie idzie na końcu tam z Ikarisem, to nie jest w stanie walczyć ze swoją rodziną, bo tylko oni wydają się po tym całym właśnie byciu tym bohaterem ludzi. Właśnie najbardziej tragiczne w Kingo jest to, że tak naprawdę tylko ci Eternals to są ci, do których on nie ma serca walczyć. I w tym jest też podobny do Ikarisa, bo Ikaris ostatecznie też jest dokładnie tym gościem, który nie jest w stanie zabić Cersei, nie? Więc jakby mi odkupuje ten wątek, który wcześniej jest chujowy. Jeszcze inaczej odebrałem, że King był po prostu tchórzem. Wiesz, on był symetrystą i tchórzem i na końcu po prostu on się boi walczyć nawet z rodziną, bo wie, że zostanie wpierdol. On się kierował na tego zajebistego gościa, który wszystkich rozwali, którego go trzeba nagrać, jak on strzela w tego, wiesz, Deviant'a i go rozpieprza i jest super gwiazdą kinową, ale koniec końców był tchórzem. On się bał się postawić Ikarisowi, bo wie, żeby dostał wpierdol. Bał się stanąć po stronie Ikarisa, bo wie, że rodzina jednak mogła, ja też mogłem wpierdol. Tak. I tutaj dla mnie on był budowany właśnie na tą postać zupełnie przegraną, którego na niego się za dużo, wiesz, rzuciło tego wszystkiego, że on jest tym bogiem, wiesz, pośród ludzi i on został tym przytłoczony zupełnie. On chciał się kreować na tego bohatera przez to, jak w kinie działał i ten, nie? Że chciał, że wszyscy go kochali, ale on tego nie mógł wytrzymać i dlatego na końcu on miał pełną świadomość, że jest na przegranej pozycji, gdziekolwiek nie stanie, po którejkolwiek stronie, bo nie mógł przewidzieć, wiesz, kto wygra w tym konflikcie, więc wolał umyć więcej i uciec jak najdalej. I dla mnie to jest zupełnie przebrana i symetrysta w tym momencie. Godzę się. Wydaje mi się, że on jednak twardo stał po stronie Ikarisa. Zwróć uwagę, że on, kiedy się spotykają już tam w Bollywood, od razu nazywa go boss. Chociaż jeszcze nie wie, czy Ajax żyje. Cały czas mówi do Ikarisa boss. W momencie, w którym oni decydują, kto ma przewodzić, on od razu mówi, że Ikaris ma być szefem. Chociaż wie, że Ajax wybrała Cersei. On cały czas mówi, że to Ikaris ma być szefem. I cały czas jest gotów na być po stronie Ikarisa. Jedyna linia, której on nie przekroczy i mówi, co jest fajne, bo potem się okazuje, że Ikaris jest dokładnie taki sam. Nie może, znaczy Ikaris może tylko w kwestii Cersei, nie wiemy. Ale nie jest w stanie, bo poświęcił Ajax. Kingo idzie dalej, nie jest w stanie zabijać swojej rodziny, ich nie zabije, ale ja jednak odebrałem wrażenie, tak jak Łukasz, że to jest ten gość, który jak przyjdzie to do czego, to on by pomógł, Ikarisowi, gdyby nie chodziło o walkę z pozostałymi Eternalami, to on by pomógł, bo wiesz, on walczy z Deviantami, którzy też są zagrożeniem, też są niebezpieczni, też może zginąć. Jak jest ta długa sekwencja w tej puszczy w kolorze betonu, to tam jest moment, gdzie on się w ogóle rzuca na jednego z tych Deviantów. I faktycznie i on broni Cersei, nie? Tam jest ten moment, jest, że ratuje ją przed... Skakać, strzelać do nich, nie sądzę, żeby on był tchórzem. Wydaje mi się, że to jest właśnie jest kwestia... Jest moment, że on dosłownie broni kogoś swoim ciałem, nie? Więc zakładam, że nie jest tchórzem. Mm-hmm. Że to jest kwestia, nie wiem, ideologiczna faktycznie. No. Albo jest zapatrzony w Ikarisa. Nie mam pojęcia. Jedno z dwóch. Nie no, wydaje mi się, że jakby ten konflikt, który tutaj dzieli naszych bohaterów, jest jakby na tyle... poważny i na tyle niejednoznaczny, no że spokojnie po prostu uważa, że akurat ta postawa, którą jakby tutaj Ikaris reprezentuje, no ma rację, tak? No on też uważa, że w finalnym rozrachunku widocznie to życie kosmiczne, no musi istnieć tak jak planował, tak jak plan przewidywał, tak? Więc to nie jest jakieś super dziwne, no, że ktoś też zgadza się z Ikarisem w tej kwestii, no tylko, że właśnie nie potrafi podnieść ręki na tych, których gdzieś tam jednak no mieli te relacje, tak? No, jakby, nie wiem, dla mnie ten film jakby tak całościowo jest po prostu właśnie o tej empatii, o tej miłości i o tym, czego gdzieś tam się uczymy żyjąc, jakkolwiek górnolotnie to brzmi. I wszystkie te wątki, te postawy poszczególnych bohaterów, no właśnie się w to wpisują gdzieś tam. To zobaczymy przy okazji kolejnego filmu, jak powróci z Shadow Warrior 4 razem z kamerzystą, że się wątek rozwinie. Zobaczymy, czemu, tak. Czemu ale... Kingo nie padł? Czemu Gilgamesza zabrali w tym filmie? Ale właśnie dobrze, właśnie że nie padł, to, żeby, bo gdyby padł, żeby to byłby tym dobrze, typem, ludzie odchodzą padł. Pierwsi, no. A dzięki temu, że nie padł, to był tym gościem, który mógł na końcu odejść i to, że nie wrócił do samego końca, nigdy nie wziął udziału w tej walce, czyli był konsekwentny w swojej decyzji i uratowało tą postać, która wcześniej była chujowa. No nie, że mu to zepsuje karierę w Hollywood i po prostu zostanie to przekazane wszystko, jaka była jego rola w unicestwieniu ludzkości i skończy się. No, ludzkość żyje, ma się dobrze, więc no tam. Nie no. Dobra. To... Dobra. Przechodzą dalej. Dobre rzeczy. Ikaris. Nie, zaraz.
Ikaris Zares. Ikaris będzie creme de la creme. Teraz ja chcę powiedzieć, że najlepszą postacią w tym filmie, wiadomo kto jest, jest Gilgamesz, ma najlepszy wątek i on ma podsumowany idealnie, zginął tak jak żył, kochał i do tego momentu, w ogóle od tego momentu jak ginie Gilgamesz, powinien się wątek Tiny robić jakiś fajny, gdzieś iść w jakąś stronę i on się wtedy zaczyna sypać i tego nie wykorzystują zupełnie, tego jego poświęcenia, tak jak Oskar mówił wcześniej, mogli to powiązać z wątkiem tego, jak dewianci tam ewoluują, jak się zmieniają przez to, jaki był dobry Gilgamesz, mogło to na nich wpłynąć, bo Gilgamesz ma w ogóle najzabawniejsze sceny, które są naprawdę zabawne, które wychodzą nawet po co taki ten humor Marvelowy, który ma coś przerwać. Ale takie ciepło postaci. Zabawne, nie? Tak, takie ciepło, tak, że one nie były ci tak, że o, teraz będzie żart, wkładamy go tutaj, tylko to wychodziło z postaci. Jak upuszcza to ciasto, to po prostu mi się serce roztopiło, nie? Kocham z nim każdą scenę. Jak wychodzi w ogóle z tym Kiss the Cook z tego domku, nie? I tam wie, że on siedzi z tą Tiną. I wie, że pocięty się, cały taki, jest ciągle, nie? Tak, właśnie te małe takie detale, nie? Że on jest cały czas pocięty, gdzieś tam zakrwawiony, bo wiesz, że ona co chwilę ma te ataki, nie? I on tam siedzi od tylu lat i, wiesz, i próbuje jej tam pomóc. To jest piękne. I ta jego śmieć, jak wiecie, że jak byłem w kinie, to miałem ten wielki rage w momencie, kiedy to się stało, nie? I dużo krzyczałem, pisałem dużo caps lockiem, ale no później jak już doszedłem do siebie po tym, to mówię, nie, to jest najlepiej zakończony wątek w tym filmie, piękna postać i w ogóle ten Don Lee jest fantastycznym aktorem. Wcześniej w Train to Busan był piękny, tutaj jest jeszcze piękniejszy, super. To jest mój wątek w tym filmie ulubiony. No właśnie, prawda jest taka, że jakby fakt, że ten film ubija Gilgamesza, czyli absolutnie najkochańszą postać z całej tej drużyny, sprawia, że jakby tym silniej rozumiem, że wydaje mi się, że jakby twórcy tego filmu wiedzieli, co robią i wiedzieli jakby, co chcą osiągnąć, że właśnie to miało być takie przede wszystkim to emocjonalne doznanie też dla nas, żebyśmy właśnie tę postać, którą najbardziej wszyscy polubiliśmy, żeby nam ją odebrać i to działa, jakby. No to jest, kurczę, to jest sztuka, że masz ten film, który wtedy trwa tam, nie wiem, godzinę, półtorej godziny i masz gościa, który, nie wiem, łącznie był na ekranie ile? 15 minut może? I w momencie, kiedy film ci go ubija, to po prostu autentycznie jest ci tak smutno, prawda? Jakbyś z nim tam przeżył już 10 lat w MCU i tak dalej. Więc, kurczę, no, możemy mówić, że dużo postaci, że dużo wątków, ale no, tak wprowadzić postać, o której nic nie wiesz, którą, nie wiem, pierwszy raz na oczy widzę typa i potem to jest twój ulubiony bohater, no kurczę. On był zbudowany, tworzony, kreowany w tym kluczu, że to jest postać, której nie możesz nie lubić. To jest tak, jak wiesz, jakiś krasnolud w Wiedźminie wyjdzie nagle, nie? Któryś tam z tych najlepszych, nie? Tak, nie? Jarpen czy coś. Najlepsza postać z miejsca będzie, nie? Bo też tak to działa najczęściej. Więc dokładnie tą postacią, nie? Ale z tym akurat nie mam problemu, nie? Bo no, te filmy potrzebują jednak takiej postaci, którą naprawdę możesz lubić, nie? Przez to, że po prostu jest fajna, jak masz taką dużą drużynę. Znaczy, no, jeżeli masz tylu bohaterów, to potrzebujesz też postaci, które są wyraziste, które od razu pierwszą sceną są w stanie cię jakby pokazać ci, kim są. I to jasno, on był wcześniej w tych retrospekcjach, w tej przeszłości, ale tam widziałeś, że to jest ten chłop, co mocno walnąć potrafi. Ale ta scena, jak on ciasto upuszcza i wypada w tym fartuchu i robi to ciasto i tak dalej, no to jest wszystko, co potrzebujesz na start wiedzieć o tej postaci, nie? I to jest dobrze. Właśnie to jest dobre zbudowanie bohatera. I tak, jego wątek bardzo lubię do samego końca tego, że on, jak ktoś mówi, ginie jak żył chłop, I jakby wszystko pod w tą stronę idzie, to jest ten gość, który jest w stanie żyć na tym wypizdowiu. Choć nie musi, ale jest. Tylko jest po szczęśliwy to, w jakimś szczęśliwy sensie, prawda? Mimo, że tam się nic nie dzieje. Siedzi jeszcze często pierwsza. I to jeszcze nawet nie dlatego, żeby ona zginęła. Oni chcieli jej po prostu zresetować, tak jak robili to zawsze. Ale ona nie chciała, no to on powiedział, spoko, to będę siedział i piekł ciasta i ważył piwo. I jakby to jest wszystko, co musisz o niej wiedzieć, dlatego jest super. Jego wątek byłby tylko lepszy, gdyby wątek Tiny to pociągnął. Nie, jego wątek miał payoff. Tak, problem jest taki, że jego wątek przechodzi w wątek Tiny i on nie ma payoffu, tak. No tutaj nie ma nic do zdania, nie? Co więc niż to, co mówiliśmy w tym poprzednim materiale. I mam wrażenie też, że o większości pozostałych postaci też tutaj więcej nie dodamy, bo większość z nich poza Ikarisem trochę kuleje, tak, właśnie, bo nie ma dużo miejsca dla siebie. No, bo nawet nie jest, jakby, myślę, że żadne z nas nie jest w stanie podać jakichś z tych charakterów Makari chociażby, nie? Nie, Makari nie jest. Z kolei, no nie wiem, no Sprite, no to wiadomo, jakby, no ma ten jeden gimmick, tak? Że nigdy nie dorosła, no, przez Sprite to. Sprite jest dość ciekawą postacią. No jest ciekawą na papierze, ale umówmy się, no nie ma jej zbyt dużo w tym filmie i no mówię, wszystko się opiera tylko na tym jednym ale gimmicku. Tyle, no, ile jest, dokładnie rozumiesz, o co z nią chodzi.
No to tak, jest... ale no, to jest proste konstrukcja cepa. No myślę, że to nie ma co dopowiadać więcej. No, znaczy, no nie miała okazji się scalizować nigdy, więc pozostała trochę niedojrzała, co wpływa na jej decyzję pod koniec filmu. To, o czym mówiliśmy, jest spoko. Czyli ta idea, że ona ma ileś tam tysięcy lat, ale przez to, że właśnie nigdy nie mogła, bo wiadomo, ktoś może pomyśleć, że to tylko fizycznie, ale przez to, że ona nigdy nie miała dostępu do tych relacji dorosłych, o których cały czas pragnie, ona nie tylko fizycznie, ale również psychicznie jest do tego, jest 5-tysięcznym dzieckiem przez to. I to jest według mnie drobne, ale jednocześnie fajne, bo to jest coś, o czym nie myślisz w ten sposób. Myślisz, że jak masz 5000 lat, to jesteś mędrcem, który ma 5000 lat, ale jakby ludzie rozwijają się i ten, tak jak znowu wracamy do tego, czy Marta mówiła, że ten film jest o relacjach i jakby ten film pokazuje, że bez tych relacji się nie rozwiniesz, po prostu. No wątek Sprite był patologicznie, będzie jak się da wytłumaczony w filmie, bo dokładnie historię dzwoneczka z Piotrusia Pana przywołali, nie? Tak. I dokładnie wytłumaczyli, czym jest. Nawet tym, że jest zakochana w Piotrusiu, nie? Tak, tak. No, i jeśli chodzi o Makari, to moje tylko, tak, to jest postać, która nic nie ma do zaoferowania. Poza tym, że ma... No, fajną scenę, jak szybko biega. Poza tym, że mówię, że to jest najciekawiej pokazany speedster w filmie, bo już bo jestem już tak znudzony tym zwolnionym efektem, który Singer zarżnął do końca w swoich quicksilverowych scenach. Jeszcze Kinberg próbował to jeszcze, wiesz, tak jak mówisz, z kręgosłupem wydoić. Więc fakt, że mamy wreszcie speedstera, w którym czujesz tą prędkość, że jak ona biegnie, to my cały czas jesteśmy albo z nią, i widzimy z jej perspektywy, jak cały świat się porusza z ogromną prędkością wokół niej. Albo jeżeli jesteśmy z czyjejś innej perspektywy, to nie widzimy tego zwolnionego tempa, tylko widzimy te smugi, które uderzają w Ikarisa na przykład. Jest na chwilę, kamera staje i masz te szybkie uderzenia. I jeśli chodzi o wizualne efekty akcji, to może to w lesie było chujowe, ale krótkie, ale starcie z Makari to jest jeden z najładniejszych wykorzystań supermocy, jakie widziałem na ekranie od dawna, ze względu na to, że to jest tylko super prędkość, ale pokażmy to fajnie. No ta scena jest spoko akurat, ale ten film też ma problem z tym, kiedy wchodzi CGI, kiedy masz to przełamanie tego, co próbuje zbudować obrazem, jak to wygląda wszystko, i nagle ci wbija to CGI i to tak wytrąca z równowagi. Jakąś recenzję widziałem, kurczę, nie pamiętam kogoś z tych znanych youtuberów, i te też opisywał to dokładnie w szczegółach, nie, że masz to budowanie tego klimatu, wczuwasz się w to i nagle ci jakaś, wiesz, poczwara CGI tam się wpieprza, nie, do filmu, i widać to, także no, jest średnie. Ale ten cały pis na końcu jest fajny, bo on jest, wiesz, masz przejrzysty, tą walkę finałową. Jest dzień, jest przejrzysty i masz przestrzeń przede wszystkim. To nie są, wiesz, jakieś cięcia na jakiejś małej przestrzeni, tylko widzisz... Nie ma deszczu, burzy, nocy tak, i tak dalej. Nie? Tak, przez tą prędkość dobrze widzisz, że ona nie jest tylko... Tak. Wiesz, i masz finałową walkę w dzień, w świetle. Jest trochę żwiru, ale to taki fajny żwir. Taka plaża. Taki żwir jak z Shang-Chi. Tak, no to na jakieś chyba kręcone Teneryfie, czy tam innej Gran Canaria, gdzie po prostu ta plaza. Masz te wulkany, które mają trochę ładniejszą lawę niż tylko kawał szarego nieba. Wiesz, że fajnie widać, że ona troszkę wzorowała tą walkę. Widać, że nie Ślousk, no. A też widać, że ona troszkę wzorowała tą walkę na walce z Thanosem z Infinity War, gdzie też mamy tą współpracę postaci tak, że wykorzystują nawet swoje moce, uzupełniają się, a nie tylko, że teraz ja podbiegnę, będę bił. Później ja podbiegnę, będę bił. Nie, oni tutaj naprawdę, każdy coś z tego, żeby spętać tego Ikarisa, żeby go powstrzymać. Nie? To jest I dlatego mówię, że to jest jeden, znowu nie liczyć tego słabego wątku Kro, to jest jeden z fajniejszych trzecich aktów przez to dla mnie, jeśli chodzi o Marvela, który zwykle kończył się, że wypada zły smok i musi wybuchnąć. No, wypada Malekith, rośnie i musi wybuchnąć. Coś tam i zwykle, a tutaj masz... Ale musieli sobie dać tą rzecz, że musi im połączyć moce, wiesz, Kapitan Planeta i przekazać ten... To przełamali to, nie? Ale i co, tak było. Co przy... No wiesz, chwilę trzymając się za ręce, co pasuje. Guardiansi też to zrobili to w jedynce, tak, i kocham tę scenę. To było zbędne, no. W każdym razie... Musieli to dać. No, to odhaczmy jeszcze, jak już lecimy wszystkich, bo Ikari się pewnie chcemy pogadać, ale Fastos... Spoko, jest fajny. Fajny jest ten wątek, gdzie on jest tym typem, co siedzi w domu i mąż go wypycha. Idź pan. Idź pan. Naturalny, nie? Tak, to jest takie... Idź pan, koledzy przyszli, wreszcie przyszli, ruszy się chłop z domu, nie? A on tam siedzi, tylko majstruje. To jest ten taki... Typ, co się nudzi i widzisz, że on się nudzi. Znaczy, nie nudzi się swoją rodziną, on absolutnie widzi, że kocha zarówno swojego syna, jak i swojego męża, ale poza tym się nudzi, chłop. No właśnie, to ma najgorszą scenę w tym filmie, to jest scena w Hiroshimie. To jest ten jeden moment, kiedy autentycznie czułem cringe, po prostu taki potężny to podczas oglądania. To był Doom, który płacze, nie? Pasowało mi to. Bo myślałem sobie, okej, już widzę po prostu proces myślowy podczas, wiesz, wymyślania tej sceny.
kurczę, w jaki sposób pokazać, że ludzkość zabrnęła za daleko, tutaj technologia zabrnęła za daleko i ludzie źle wykorzystali to, co im dano. No tak, bomba atomowa, kurwa, w Hiroshimie, nie? I, o Jezu, to jest takie walnięcie łopatą po prostu. Ale wiesz co, ale podwójną to jest siłą. Coś, co miało być właśnie w klimatach tych wszystkich Ancient Aliens, tak, mi pasuje, gdzie zawsze ci walą tak łopatą przez nie głowę, żeby nie pozostawiać niedopowiedzeń. I jakby to... jakby użyli najprostszych środków, żeby powiedzieć to, co chcieli powiedzieć, żeby już jakby, wiesz... I znowu podobają mi się... środków. No ale to jest też, wiesz, symptomatyczne. Ale to już jest aż za bardzo. W sensie, jak ci pokazują tam, że o, zobaczcie, ludzie się biją i w ogóle czy oni zasługują na nasze dary, czy nie, no to jest okej. Okay. To jest jeszcze takie, wiesz... Ale już pokazują po prostu to pobojowisko po bombie atomowej i to mam wrażenie, no okej, okay, wykorzystujemy tą tragedię do tego, żeby przekazać ten patologiczny element naszego filmu. To jest takie, nie wiem, tłumacz po prostu. Jeśli chodzi jeszcze o Fastosa, to podobało mi się to, jak wyglądało jego używanie jego mocy, czyli te tworzenie gadżetów w powietrzu, które coś tam robią. Nie było tego dużo, ale to fajnie wyglądało. I od tego pługu... Scena z pługiem jest super. Właśnie ten wolałbym, żeby takiego humoru jak z pługiem było więcej za kamerzystę. To było wiesz co, ja kocham tę scenę za to, jak ona jest koślawa i jest no, dziwaczna. Bo jak wchodzi ta jak nie. Fastos, co to kurwa jest? No, to tak, jest, no to silnik parowy. Silnik parowy, nie? Jaki kurwa silnik parowy? Kiedy? Teraz? Wyłasz, który rok mamy. Nie będzie silników parowych taki tutaj, nie? Nisz to już tutaj natychmiast, nie? No dobra, nie, ja nie chcę, bo ja chcę tutaj pomóc. Kurde, no to jak bardzo chcę wytłumaczyć wszystkim, jak to działa, ale nikt nie chce słuchać. Nie rozumie, nikt nie chce... Nie, ja to było totalnie, Marvel w Saturday Night Live. Gdyby było więcej tego humoru za pana kamerzystę, to ten film byłby lepszy dużo. Tak, no a tak, skoro tak, mowa o Ajak, sama Hayek, która jest tutaj tylko po to, żeby mówić te wielkie gromkopiertne teksty, które są piękne, ale są wielkie gromkopiertne. Ja wiem, te wszystkie sceny, jak ona tak stoi. Na skalę stoi. Tutaj mamy ten, kiedy tak, i ona dzwoni do tego Arishema co chwilę, nie? Ale znowu, super są te sceny, jakby w ogóle pierwszy raz, kiedy ona rozmawia z tym Arishemem, kiedy w ogóle przez chwilę nie zajarzałam, że jakby wiecie, ona dalej jest na ekranie, bo mamy tego... gigantyczną głowę fajna. I potem ona jest taka malutka gdzieś tam po środku. Wow, to jest absolutnie super. Jakby jeśli dzwoniła do niego tak często, tylko po to, żebyśmy mogli popatrzeć na te monumentalne obrazy, super. Jakby zero pretensji. Tak, ja lubię to, jak... Wiem, że celestiale to są takie stojące wulkany, ale podoba mi się, jak skali tutaj użyto. Ja tutaj myślałem, że będzie jednak więcej Kirby'ego, jak już widzieliśmy to u Doktora Strange'a, nie? Gdzie te światy dziwne były naprawdę dziwne. A tutaj mamy, po prostu wiesz, tutaj ta skala ci robi robotę, nie? Że on jest robi. Potężny, nie? Ale, mamy też ten fajny styl, jak Cersei się tam przechadza, nie? Po tej fabryce robotów i po tych takich dziwnych, trójkątnych konstrukcjach. No troszkę jest. No jakby wszystkie te momenty, kiedy właśnie otwiera się ten kosmos, są fenomenalne. Jakby ja czuję, wiecie, ten ogrom tego wszechświata i ten taki strach przed... Są okej, ale ja bym tam jednak wtłoczył więcej Kirby'ego. Ja bym tam jeszcze pierdolnął. Nie, jasne. Zawsze da się więcej. To uwaga, Radka, ja bym odniósł od całego filmu. Ja jednak, no jednak wizualnie ten film mi nie dostarczył, kurczę. Jednak to mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy, które tutaj są poruszane, zasługiwałyby na jeszcze bardziej odjechaną oprawę i na więcej jeszcze dziwnych rzeczy. Żeby miał więcej kolorów i będzie super. No jednak pod względem... Jak mają zbroje, nie? To ja bym je naprawdę zrobił takie, wiesz, żeby one były przesadzone. Są bogowie z kosmosu, którzy tutaj chodzą, wiesz, ludzie się to nie zachwycają. To są roboty, które mają konkretne zadania, nie? No, chodzą w tych tunikach, kurczę. Ja mówię, ten krow w tych okularach to byłby... Gorda. Kurczę, jakbyś pojawił ten krow w futrze takim, kurczę, w tych rogach i te okularach, no, kurczę, jak miał dwie pary oczu, to powinien mieć takie okulary z cztery, wiesz, nie? Znaczy kurczę, no wiadomo, że nie... po kolei. Wiesz, ktoś go zaskoczył, mówi coś i dramatycznie ściąga okulary, ale potem ktoś go znowu wyskoczył i dramatycznie ściąga drugą parę. Tak, dwie pary okularów, nie? Nie, no myślę, że te jednak... Te pierdoły, które wymyślał Kirby, są na tyle dziwne, że nie ma co ich ugrzeczniać, ani dostosowywać do takich bardziej tutaj realistycznych standardów. Chloe Zhao by tego nie zrobiła, to inny reżyser by musiał to robić. No to mógł zaangażować innego reżysera. Ale to tak swoją drogą. No to odhaczając ten element. O, James Gunn publikował fotkę, bo zaczynają zdjęcia do Guardians 3. Mhm. Może wreszcie będzie ładnie wyglądający film MCU. I to fotka teraz? Nie, to stara teraz, fotka. Teraz, no. A, z teraz, tylko wygląda jak stara. To Sean Gunn w tych shortach? Tak, Sean Gunn.
Sean Will Potter. Jezu, dlaczego Sean Gunn wygląda jak taki smutny shop? Taki no bo już się wciela w rolę. On już jest rokietem na co dzień. O, jest oczywiście dalej Karen, więc dalej będzie kontynuacja. No. Jest Batista? Jest. Batista? Jest, no mówił, że dopiero po tym filmie odchodzi, w takich laczkach. Tak, Batista w doskonałych laczkach jest. No. Są jakieś nowi ludzie, nie? No, Will Poulter tu jest. Will Poulter. A ta pani z prawą? Z prawej to jest Gamora? Nie, nie podobno. To jest. Tak? Nie. Po prawej jest Zoe Saldana, a obok Will Poulter. A, okej, bo jakaś tak. Ale kto, zupełnie inaczej wygląda niż nie wiem, kto jest za Jamesem Gunnem. Chikwudi i Uji. Nie wiemy jeszcze, co. Nie wiemy. Okej. No, to tak a propos tutaj newsów. Dobra, Ikaris. Bo, no, Ajak mama dla ekipy, tak? I to tak jakby tyle. Szkoda właśnie, że Wilson Hike był mało. Im więcej Wilson Hike, tym lepiej. No, to Ikaris. Ja się zastanawiałem trochę, kurwa, czemu ja nie lubię tak tej postaci? Czemu ona jest mnie tak pisana, żeby się jej nie czemu lubiło? Czemu ona mnie tak irytuje od samego początku? Czemu ona jest tak nudna dla mnie przynajmniej? Potem wszystko się wyjaśniło, jak Chloe Zhao powiedziała, że postać była inspirowana Supermanem z Man of Steel i po prostu idealnie tak kliknęło. O, mówię, kurwa, dokładnie ten sam typ. Nudny, papierowy bohater, który ma konflikt po prostu płaski jak... Coś płaskiego. Kolory w tym filmie. No. To jest postać, która mi kompletnie jest... Leciała nad głową. Jest kompletnie zerowa dla mnie. Ikaris jest super. Ikaris jest absolutnie super napisaną postacią, jak dla mnie. W sensie jest tym typem, którego właśnie masz nie lubić, masz myśleć, że o Jezu, jest taki nudny, nic nie robi, tylko stoi, a potem jest taki super, bo ma lasery w oczach. Kurde, Ikaris jest najbardziej tragiczną postacią całego tego konfliktu i jest jakby jego wewnętrzne zwycięstwo w sumie finalnie nad sobą jest równocześnie jego zgubą. To jest taki smutny wątek i uwielbiam go. I kurczę, Ikaris, który przez większość filmu reprezentuje właśnie to, czym mieli być Eternals, czyli idealnym robotem, który przyjechał wykonać zadanie, jest temu zadaniu wierny do samego końca, ale finalnie nawet on jakby ulega, wiecie, temu, że miłość i że empatia i temu, że no kurde, przecież musiałby zabić Cersei, więc jebać kosmiczny plan, nie jest w stanie tego zrobić, woli się zabić. Ojej, uwielbiam ten wątek. Ja absolutnie jestem bardzo pod wrażeniem tego wątku. Jakby to ten motyw, w którym on jest właśnie dokładnie tym robotem przez cały film. Tym który ma, ideałem takim. I on ma, i wie, że od samego początku jakby, że to jest ten typ, który będzie służył Celestialom, bo oczywiście, że on nawet jeszcze, jakby jeszcze nie wiemy, że to on tam Ajak załatwi i tak dalej, ale już wiemy, że to jest ten typ, który raczej nie poprze planu ratowania Ziemi, bo czemu miałby poprzeć. To jest ten typ, który się jakby odcina od wszystkiego, jest super wierny temu zadaniu. I właśnie dlatego ten wątek jest super, bo dałoby się go tak łatwo spalić na końcu. On jako ten złoczyńca ostatecznie tego filmu mógłby być tym typem, który I nawet się spaliło. To mógł być ten typ, który eksploduje. Ja już czekałem, jak jest ten moment, kiedy ktoś go tam w plecy dźgnie, jak on tam stoi. Tak, wrzucą go do tego wulkanu, cokolwiek z nim się stanie, co by zjebało ten wątek. A moment, w którym on przegrywa... nie zostaje pokonany przez to, że ktoś ładuje super Kamehameha, Shang-Chi robi trzy ruchy w powietrzu i pierścienie go rozsadzają, czy cokolwiek innego. Ale ten wątek, w którym on próbuje strzelać do Cersei i za każdym razem to oczy mu się zapalają i gasną. I to tak przypomniało właśnie takie proste, najlepsze te motywy, jak nie wiem, Dormammu przychodzę... I came to bargain i tak dalej. Czyli te momenty, kiedy ostateczny finał jest cichy, kiedy ostateczny finał, ten ostateczny konflikt nie polega na tym, że coś musi wybuchnąć, tylko po prostu masz jak te emocje, które załatwiają sprawę, bo to zawsze najbardziej lubię. I ten moment, kiedy on właśnie próbuje, nie, misja ważniejsza i ta jedna chwila, w której masz ten konflikt, który nim tam rozsadza mu łeb, że musi, ale nie może i ostatecznie nie może, ale jest tym typem, który nie jest w stanie z sobą żyć, kiedy nie wykonał zadania kosmicznych overlordów, bo on musi je wykonać. Bo to nie jest tak, że on nagle zmienia zdanie. On wierzy, tak? Tak, to jest super. On wierzy w to, że jakby oni mają rację finalnie w tym kosmicznym rozrachunku. To jest super, że on na końcu nie klęka i nie mówi, o jednak mieliście rację, Ziemia fajna, muszę ją ocalić, czy coś takiego. To byłoby chujowe. A to, że to jest ten typ, który dalej do końca wierzy w ten plan, ale nie może go wykonać, bo musiałby zabić Cersei i to go po prostu tak niszczy do tego stopnia, że wybiera opcję trzecią.
kocham wszystko w tym playoffie tego wątku. I dlatego jakby jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś na początku, dlaczego w Man of Steel to nie działa? Bo w Man of Steel masz typa, który właśnie był wychowywany przez kochającą rodzinę na miłej farmie i właśnie on nie powinien nigdy być finalnie taką postacią jak Ikaris. A jakby Ikaris, jakby wiemy, czemu on jest taki, jaki jest, bo od setek lat, tam kiedy dowiedział się rzeczy, tak? No to odszedł od Cersei, bo nie był w stanie jej okłamywać i prawdopodobnie siedział gdzieś sam pod kurwa kamieniem, czekając, aż dewianci wrócą i generalnie będzie mógł zacząć działać. I jakby właśnie odciął się od tych relacji, dlatego później jestem robotem, który przychodzi i załatwia rzeczy i tyle. I dopiero przez to, że znowu jakby dłużej z nimi przebywał, że znowu Cersei, że znowu, wiesz, mogli stać na tym samym stosie kamieni, kiedy słońce zachodzi i tak dalej, no to po prostu już sam ten krótki okres na tyle go już znowu gdzieś tam przypomniał mu rzeczy i na tyle go zmienił, no że dzięki temu mamy ten finał, no który, nie wiem, dla mnie jest właśnie super wiarygodny i jakby wiem, z czego wynika, wiem jakby cały czas coś tam, co mu się działo w głowie, co jest super ciężkie, kiedy właśnie masz tą postać, która mało co wyraża tak naprawdę, która właśnie stoi głównie z kamienną twarzą. A ja wszystko rozumiem, co się w nim działo i to jest super w tej postaci. Jest świetnie zawieszony dokładnie po środku, bo ani on nie jest rozjebany przez innych, ani on sam nagle nie stwierdza, że dobra, razem ich pokonamy czy cokolwiek, tylko on właśnie zostaje konsekwentnie i wierny temu, w co wierzy pod każdym możliwym względem i właśnie dlatego nie może żyć ze sobą, bo to, w co wierzy, jest ze sobą skonfliktowane. To jest totalnie film o tym, jak symetryści przegrywają. Niech będzie. Nie potrafisz wybrać żadnej opcji. Masz dwie opcje, nie potrafisz wybrać, to jeden uciekł, drugi poleciał w słońce, żeby nie mieć problemu, nie? I to jest o tym film. Ja ten wątek Galisa jest całkiem okej. Okay. Szczególnie, że czy Madden go gra jako taką właśnie biurwę. Cały czas ma tą taką minę takiego tego bohatera kreskówkowego, nie? I w ogóle ten moment, jak on ubiera ten kostium i tutaj jest ten moment, kiedy teraz będę zły. Znaczy nie, że będę zły, nie? Tylko teraz działam to, że rozpierdol, wychodzi do nich i teraz kto jest ze mną, to jest ze mną, kto nie, to wypierdalać, nie? Jak jest na tym statku. To jest urocze, nie? To jest troszkę tanie, ale też mi to nie przeszkadzało, bo to było właśnie tak, jak mówił wcześniej Oskar, że to było coś innego, nie? Że to nie było, nie poszli w tą stronę tego Kro, tylko to niszczy tą całą lwią część filmu poprzednią, nie? Gdzie ten Kro był jednak kreowany na takiego i było to robione, ale ten finał był całkiem okej okay z tym właśnie, z takim złoczyńcą, bo, znaczy nie, no on był złoczyńcą na koniec, nie, bo oni był, ale podoba mi się to, że to jest, ten finał jest kameralny taki, jest tutaj, wiesz, bez żadnych wielkich starcia między Cersei i Ikaris, nie walczą na końcu na fale uderzeniowej, nie? Ostatnią jeszcze rzecz dodam, bo tak jak mówicie, tam jakie właśnie sceny komediowe mi się najbardziej podobały. Moja absolutnie ulubiona scena komediowa to jest ten początek filmu, kiedy mamy, wiecie, Dana, który dowiaduje się, że no, Cersei miała takiego idealnego chłopaka, który był pilotem i potem Ikaris się pojawia z tą kamienną miną i rozpierdala dewiantów i potem Dane dochodzi, ty jesteś tym pilotem. Jakby to jest tak, wszystkie takie, na granicy takiej niezręczności, ale wow, tak mnie to super bawi, jakby nie wiem, to jest mój ulubiony humorystyczny moment, zdecydowanie w tym filmie. A ty coś próbowałeś powiedzieć jeszcze wcześniej? Nie próbowałem, to właśnie no, no. Nie. To nie, no to ja się cieszę, że wam się podobało. No, ja... no nie, no ja nie kupuję tego. W sensie to ładnie brzmi, jak o tym opowiadacie, ale tego nie widziałem w filmie zupełnie. I ja mam tutaj dokładnie ten sam problem, co z tym Supermanem. To znaczy, w Man of Steel był ten motyw, że był chowany przez ludzi na ziemi, ale to generalnie to ojciec go uczył bierności, nic więcej. Ale tam był ten cały motyw, że on jest tym Bogiem i jedyne, co go trzyma na ziemi, to jest ta miłość do Lois Lane. Ale kurwa, nigdy nie widziałeś tej miłości do Lois Lane, nie widziałeś, co ich łączy i czemu w ogóle się kochają, o czym rozmawiają ze sobą. Ja mam trochę problem też tutaj, jakby nie kłam tego romansu między... Przepraszam, widziałeś Ikarisa, jak możesz nie rozumieć? Była scena na plaży nie była sceną w wannie z BVS, okej? Okay? Była. Była dokładnie tym. Nie była. Była dokładnie tym samym. Odhaczeniem, okej, oni są ze
sobą razem, także intymnie. Nie, i wiecie. Nie, i to jest jakby jedyna rzecz. Lois Lane, jak siedziała w wannie, miałem wrażenie, że ktoś umarł i ona ma depresję. Tak, i on szedł kurwa w butach do wanny, jakby. No bo Zack Snyder nie rozumie emocji ludzkich. No właśnie, ale ta scena ma. Ale ta scena ma dokładnie tę samą rolę. Jest dokładnie tak samo wpleciona tutaj. Nie zgadzam się. Nie mówiąc już o tym, że serio, na tym kurwa piachu. No na tym piachu, ale jakby właśnie jakby ten, piach, ale... ten piach mnie strasznie uwiera, ale potem sobie myślisz, kurde, to aż tak musiałem zależeć, że ten piach mnie przeszkadza. Ale ja mam dokładnie ten, jak oglądałem Batman i Superman, to sobie myślałem, kurwa, w tej wannie, w tych ubraniach ludzie, a to i myślę, kurwa, ale w tym piachu ludzie. Oni są... No to właśnie, kurwa, leżę na tym piachu. Oni są nieśmiertelnymi bogami, ten piach nic nie robi. No słuchajcie, słuchajcie, no jeśli wam się to podoba, spoko, ja mówię, ja tylko mówię ze swojej perspektywy, że ja tego romansu za bardzo nie kupuję, bo nie za bardzo widziałem, co oni sobie widzą i tak dalej, a już szczególnie, co ona miałaby w nim widzieć, bo jakby nie widzieliśmy żadnych scen, gdzie on jakby, nie wiem, robi na niej wrażenie jakiekolwiek. No widzieliśmy, jak się rodzą, że tak powiem, w sensie budzą, jak pierwszy raz się widzą i po prostu ona patrzy na niego i widzi, jak jest piękny. Nie widziałeś no, tego. Jest piękny, ciężko. I patrzą razem na ten wszechświat i w strasznie ogóle. Płytka ta Cersei. Myślałem, że jednak jest trochę więcej tutaj. Myślę, że Dane dużo lepiej do niej pasuje, dogadują się. Rozumiem, czemu oni są ze sobą razem, a nie rozumiem, o co chodziło kurwa z tym Icarisem. No i gdybym, oni... słuchajcie, gdybym ja rozumiał, no. gdybym ten romans mi pasował, w sensie gdybym ja widział faktycznie, że wiecie, że jest jakaś więź między nimi, to myślę, że dalszą część wątku dużo okay, prędzej. Tak zupełnie na poważnie. Jest cały ten moment, kiedy na początku no po prostu no tam patrzą na siebie, bo nie wiem, bo właśnie dostrzegają pewnie, że nie wiem, są pięknymi ludźmi, jak tam wszyscy z Eternals. Jest ten moment, kiedy Icarus stwierdza, że okej, okay, to on chce poznać to, co jakby ją pociąga w ludzkości. Tak. Kiedy zaczyna interesować się tym, co ona się interesuje, zaczyna spędzać z nią czas, zaczyna, nie wiem, chodzić z nią oglądać jakieś kurwa pola uprawne, właśnie dlatego, że mu zależy. Jakby, oni ten ślub biorą przecież mu poświęcona. No, mają ślub ludzki przecież. I więc jakby wydaje mi się, że to dostarcza odpowiedzi na pytanie, jakby co ich połączyło, czyli to, że no właśnie i przede wszystkim zależało tutaj na ludziach, na tych właśnie emocjach. Jakby, i on jak najbardziej w to wszedł i to przecież jakby było szczere, tak? Jakby było do tego stopnia szczere, że w momencie jak miałby ją okłamywać, to stwierdził, że nie jest w stanie tego robić, tak? Więc no oczywiście potem wiemy jakby, no, że jakby przez to, że się odciął, no to w konsekwencji do czego to doprowadziło, ale jakby, nie wiem, ja totalnie to rozumiem i tak samo to, że później jakby, podoba mi się to, że w tym filmie nie ma momentu, że nie wiem, właśnie ona, wiesz, tam wraca jakoś do niego czy coś, tylko... Co miałem wrócić do niego? No, właśnie... no nie wiem, jakby w filmach z reguły są takie wątki, o to mi chodzi, nie? On jest Homelanderem w tym momencie, więc... ale nawet gdyby nie był, no to kurczę, no znowu, ja właśnie, okej, jeszcze zgodziłem się z jakimiś argumentami, czemu, co on nie widział, ale odwrotnie. Znaczy, przed chwilą ci powiedziałam, no ale dobrze, to już nie będę powtarzać. No nie, no mówiłeś tylko o tej relacji, czemu on za nią łaził, ale nie za bardzo rozumiem. Jak on się zainteresował tym, co ją interesuje, zaczął spędzać z nią czas, no to widocznie rozmawiali o tych rzeczach, no jakby wierzę w to, że on był szczerze zainteresowany i widocznie kliknęło, no. Jakby nie wiem, co w tym jest dziwnego. No nie, to no właśnie ja, nie tak, że nie no mieli... Ja tylko mówię, że to jest taki typowy papierowy romans, jak to jest w filmach, no, że kochają się, bo scenariusz tak uważa, nie widzisz tego za bardzo, nie? No ja widziałam. No to dobrze, no to cieszę się bardzo, nie? No a poza tym, no to mówię, no to dla mnie jest po prostu nudna postać. Kosmiczny hydrant mu powiedział, że masz robić to i to, więc on do końca filmu robi to i to, aż nie stwierdza, że nie. I to jest coś, co moim zdaniem można by rozbudować i mógłby z tego wyjść lepszy film, a to się dzieje... W filmie to jest tak... W filmie to wygląda po prostu, jakby nagle mu się po prostu pstryczek w głowie przekręcił i już. No, nie wiem, nawet jeśli, słuchaj, jeśli ten wątek na papierze jest okej, okay, to myślę, że mógłby zostać po prostu lepiej zaprezentowany. Jaki pstryczek tu się przełączył w głowie? On cały czas, on żadny, to im się pstryczek przełączył w głowie, jeżeli chodzi. Dokładnie, on cały czas patrzył jakby, no, co się będzie działo, tak? Dopiero w momencie, jak oni stwierdzili, dobra, to lecimy tam i nie doprowadzimy do tego, żeby narodził się Celestial, no to on musiał powiedzieć już, nie, no dobra, to ja jakby tak, tutaj muszę zadziałać, żeby przeszkodzić im, tak? Jakby wcześniej nie miał powodów, żeby... No, no dlatego mówię, to jest nudna postać, no. Nie. Ale wiesz, to jest też ten problem z... A zanim do tego dojdę, to scena seksu Disneyowa jest po prostu urocza. Czyli tak próbuje ich kamera tak złapać, trochę głowy, trochę tutaj. Trochę pleców. Z całym szacunkiem,
przy narzekaniu na to, co zawsze narzekaliśmy, co pamiętam, że z Łukaszem wiele razy podkręcaliśmy, jak po prostu wszyscy w Marvelu żyją w celibacie i nawet nie masz najazdu na kominek albo na zasłonki standardowego, albo sceny jak w Venomie, kiedy wchodzą do pokoju i zamykają sugestywnie drzwi do sypialni. Uważam, że to i tak jest skok o rok świetlny takie, dalej. Wiesz, nie, no brawo, takie, brawo dla Marvela, że taką scenę tutaj chodzi, umieścił, bo to jest duży krok milowy po prostu dla gatunku. O to mi chodzi, nie? Że nagle widzisz ten kawałek, kamera i tak ucieka i ten, ale mówisz edgy, nie? Marvel teraz pokazał. Na tle wszystkiego, co było do tej pory? Nie, ale to jest właśnie ten, to było klamsy. Zresztą tak samo jak właśnie wątek Fafastosa, nie? Jakby... No tak, dobra, po kolei, tak? Bo tak, mówicie ja jednocześnie. Powiedzieć to, co teraz Oskar chciał powiedzieć, że wątek Fafastosa jest bardzo naturalnie poprowadzony, tak. Nie? I tutaj widać, że to nie jest na siłę, nie? To jest część... No, totalnie tak, tak właśnie. To jest ta różnica, tak. Że tutaj jakby rozumiesz, na czym polega relacja dwojga ludzi. To nie są te dwie randomowe osoby na końcu Star Wars, które na zasadzie Disney próbuje, zapunktujemy. Tak, tylko masz normalnie wątek, który jest... Tak, zupełnie... wątek Fastosa ma swoje podsumowanie, payoff, nie, co całkiem fajnie to wygląda, jak siedzą w tym domu na końcu, wiesz czemu tam siedzą, wiesz czemu, to jest dla niego ważne, nie, to jest super. A jestem z tym filmem, mam właśnie ten problem, że tu jest za dużo tych grzybów, bardzo już mieliśmy, że jest dużo postaci, nie, ale mamy te wątki, które są... Mamy ten wątek Deviantów, który do niczego nie prowadzi, wchodzi ten Crow, wiemy, co tam się dzieje, ta ma niepotrzebną zupełnie scenę z nim. Mamy tą walkę z Ikarisem, która, dobra, ona może być podsumowaniem, nie? Mamy tego rodzącego się Boga, którego trzeba zatrzymać, nie? Tego dzieciaka kosmicznego, którego zabijają i też nikt się nad tym nie zastanawia, no zginęło dziecko. Ja mówię, to jest problem moralny, który teraz będą musieli sobie z tym poradzić. Moi bohaterowie zamordowali kosmicznego dzieciaka. Jak oni sobie z tym poradzą? To jest ciężkie brzemię. I nagle, nie, już spoko, stoi tutaj sobie z Dainem i wszystko już ten... Lecimy dalej, wsiadamy na statek, dokładnie tak jest, nie? Wsiadamy na statek, lecimy w kosmos, zobaczymy, co tam jest. Tego mi brakowało. No bo masz Kingo, który tam stoi i się zastanawiasz, ciekawe jak wygląda ich pierwsze spotkanie po tym, co przyszedł i stwierdził, jak tam? Jak tam udało się? Wiesz, ale on ich zabrał, nie, zastanawiasz się po prostu, jak ta relacja teraz wygląda, nie? Po tym, trochę awkward się to spotkanie może wydawać, nie? Ale... Z drugiej strony to jakie spotkanie Kingo jest ze Sprite, a jednak to nie jest. Tam jedyna osoba, która jest pomiędzy, to Cersei, która jest... Wiesz, to nie jest tak, że widzisz ich, jak oni się wszyscy razem przytulają. To jest Cersei, która daje to prezent... Odprowadza Sprite niejako. Której niejako dała prezent na końcu. No to komu ma go dają dać? Ale, no? wiesz, co mi chodzi, że to jest część tej formuły, nie? Że masz te rzeczy bardzo problemowe. To był super wątek właśnie z tym dzieciakiem, nie? Że musisz podjąć decyzję, czy te wszystkie potencjalne wszechświaty mordujesz, czy mordujesz tego dzieciaka kosmicznego, nie? Który tutaj może zniszczyć Ziemię. To jest problem moralny, który mówi, ale to będzie, nie? I nagle nie masz tego, nie? Bo to są bohaterowie, oni muszą być bohaterami do końca. Ja miałem wrażenie, że to jest... Zrobili z niego wyspę, super. No wcześniej masz cały wątek o tym, właśnie o to chodzi, mam wrażenie, że zajmie, zabrzmi to trochę źle, ale to jest trochę baked in ten wątek w sam moralny problem, który mają od samego początku, czyli czy mogą... Wydaje mi się, że jakby... Ja bym trochę nie rozdzielał kosmicznego dzieciaka od tego, o czym oni de facto się zastanawiali, czyli o tym narodzeniu innych planet, innych tam, nie wiem, gwiazd, czegokolwiek innego. A to jednak jest ten wątek, przy którym oni mieli tą rozkminę, czy mogą to zrobić, czy nie. I wydaje mi się, że jakby ten wątek jest poruszany, po prostu on nie jest spersonalizowany do kosmicznego dzieciaka, on tylko nie do... Nie, o to mi chodzi, nie? Że wiesz, mamy zwłoki tego dzieciaka, które są wyspą i telewizji mówią, patrzcie, tu jest wyspa. Teraz jest, tutaj coś się stało, nie? I no tak, ale oni już jakby wcześniej to przeprocesowali, tak? Zanim podjęli tę decyzję. Czy wolą jakby ratować to życie, które jest tu i teraz, czy wolą ratować to hipotetyczne przyszłe życie, no i... No nie płyniemy na tą wyspę już, jak się spotkamy rodzinnie, nie? Może mogłem to źle, tego tematu. Mogłem to źle zrozumieć, ale ja mam wrażenie, że ostatecznie ten kosmiczny dzieciak im pomógł to zrobić, co oni zrobili. No oni skorzystali z jego energii. Tak, tylko ja rozumiem, że oni mu nie ukradli tej mocy, tylko on im niejako pomógł w tym. Mogłem to źle odebrać, ale ja tak rozumiałem, że jakby na końcu, że zarówno kiedy Sprite i Ikaris się dołączają do tego całego procesu, to nie jest tak, że nagle oni ich kradną czy coś takiego, tylko to jest ten moment, w którym wszyscy razem z samym tym typem jakby decydują się na to, więc... No jakby z tej końcówki, gdzie mamy tego ich Celestiala, tak, tego Arishama, który no nie przychodzi i nie zabija ich, nie krzyczy, co oni tu narobili i że to było jakieś super złe, tylko no tak jakby jest pochyla się nad to tym. Jest człowiek, który ma ludzkie emocje. No właśnie, więc też nie możemy mówić o kosmicznym dziecku, tak jakby to było no ludzkie dziecko. Chodzi mi o to, że te siły są jakby... funkcjonują w tak innych niż my, jak
nie wiem, moralności, nie, w ogóle złe słowo, tak? Jakby wszystko, co ich pojmowanie jest tak zupełnie inne od naszego, że przystawianie do tego tak do końca tej naszej miarki, no to strasznie spłyca to. Właśnie ja się i ten konflikt i ten film. Ale oni dokładnie o tym Eternals mówili, że oni muszą go zabić, nie? No tak, ale właśnie o to chodzi, że idea jest taka, że no jak chciałbyś. Ja kompletnie nie potrzebowałem, szczerze mówiąc, jak chciałbym mieć payoff do wątku Crow czy Thiny, tak kompletnie nie potrzebowałem payoffu w momencie, w którym masz po prostu coś, co wykracza poza nawet pojmowanie tych istot, które żyją i tak stosunkowo krótko, bo te oni żyją dłużej, ale ich wspomnienia sięgają tylko 7000 lat. Więc jeżeli pomyślisz o 7000 lat, to do czego doprowadzili jest kompletnie poza, wykracza ich, jak mówimy, to o miliardach w tym momencie. To co, jakieś konsekwencje ich działań. Więc nagle motyw, w którym oni siadają i mają jakąś wielką rozkminę o tym, że nie narodzą się nowe słońca, czy cokolwiek innego, bo to do tego się sprowadza, nie do jakiegoś kosmicznego dziecka, tak na dobrą sprawę. Chodzi głównie o ten element genezy światów w kosmosie. Wydaje mi się, że to nie jest coś, co te postacie nawet mogłyby zrobić, bo to jest jednak trochę co innego niż jakby podeszli do typa i strzeli mu w łeb i wiedzieli, że on nie żyje, czy coś takiego. To jest jakaś, to jest koncept narodzin światów za miliardy tak, lat, który jest nie do ogarnięcia. Oni zdają sobie sprawę z tych konsekwencji, bo rozmawiali o nich wcześniej. Tak. No. Więc to trochę nie bardzo widzę, gdzie mieliby bohaterowie muszą podjąć prostą decyzję, czy uratować ludzi, czy nie uratować ludzi i za wiadomo podejmą decyzję, że trzeba uratować ludzi. No to nie jest nic skomplikowanego. Tak jestem pod wrażeniem, że zostawili zwłoki na widoku, nie? No to jest jednak Bolty. No, to ładnie wyglądają, więc... Ale ja w ogóle nie widzę tego Celestiala jako... Właśnie kosmiczne dziecko, które ty chciałeś... Avengers zamieszkają w jego głowie, tak jak w komiksach. Właśnie, w komiksach Avengers mieszkają w głowie Celestiala. To ja już nie wytrzymam tego. No, masz tego Celestiala w komiksach, który się wyżygał... Avengers, masz Celestiala, który się w komiksach wyżygał i stworzył superbohaterów. Będziesz miał bardzo dziwne spotkanie Avengers Eternals, jak zaproszą mi do swojej siedziby nowej. A to tak wygląda znajomo. Kingo tak, może nie. Akurat nie potrafię tego wątku tak... na niego tak patrzeć. Jak jesteśmy, wspominaliśmy o tej scenie z Brief Sexuality, to jeszcze wspomnę o tym, bo tu jest pytanie od Kamila, które nam zostało zadane przy okazji. Patrząc na fakt, że po raz pierwszy została pokazana scena seksu w filmie MCU, to jak myślicie, jak daleko MCU pójdzie w przedstawianie zdolności Erosa do manipulacji uczuciami ludzi? Może mi się odzorowanie jego wątku sprawy sądowej z She-Hulk. I tutaj możemy przejść sobie do sceny po napisach, tej pierwszej. Wiedzieliśmy o tym ze spoilerów, że pojawi się Eros, bo to już by wyciekło za tym, ale jak mi najebany Pip wleciał, to prawie biłem brawo. Wiedzieliśmy, że to Thanos będzie. Ja już niczego więcej nie potrzebowałem sobie. Tak, chcę powiedzieć tylko, że wprowadzenie tego narypanego trolla, który się teleportuje po kosmosie, nie spodziewałem się, że się pojawi. Jestem szczęśliwy, że się pojawił i chcę go więcej, bo to jest cudowna postać. I on jest jeden z najlepszych kumpli Adama Warlocka, który niedługo pojawi się w Guardians of the Galaxy, więc... Ten skrzat, czy ten Eros? Skrzat. No, to wszystko się zazębia nagle, nie? W ogóle ta scena jest trochę z innej bajki, ona jest w ogóle jak z innego filmu, jak właśnie z Guardians 3 po prostu. Szczerze mówiąc, trochę mi właśnie... Tak jak ten moment, kiedy Guardianci lecieli i spotkali Thora, tak, nie? Który dryfował po kosmosie. No, nagle się lepszy film łączy. I myślę sobie, kurczę, czekam na tych Guardiansów bardzo, bo brakuje mi właśnie tych takich odjechanych, kosmicznych klimatów, które jednak James Gunn dostarczał. I nie wiem, nie jestem fanem jakimś dużym tego castingu z Harrym Stylesem, wolałbym jakiegoś nie aktora, rozumiem, ale... Nie możesz nie być fanem. Ale okej, nie? Wypadł spoko w tej scenie. On ma być Erosem, ma być tym typem, który się uśmiecha do kogoś bez względu na płeć i gatunek tej osoby i używa swoich mocy do tego, że ta osoba jakby to... Ja myślę, że oni podejdą tak do tego, bo umówmy się, spowodowanie, że ktoś się w kimś zakochuje jest trochę za bardzo problematyczne, ale mogą zrobić to w ten sposób, jak to zrobili z mocami Deccana w komiksach, czyli syna Wolverina, który generalnie jest w stanie rozbudzić coś, co nie może, jak on to mówi często... Nie może rozognić czegoś, czego tam nie ma. On to tak tłumaczy. Czyli to jest na zasadzie takie, że jeżeli są jakieś tam przesłanki, uczucia jakieś te, to po prostu on powoduje, że ta osoba jest w stanie je wyrazić, nie wiem, bo często ktoś może się wstydzić, wiecie, nie powiedzieć tego, nie jest w stanie, sam nie zdaje sobie sprawy ze swoich emocji. A on mógł być tym typem, który po prostu, jeżeli coś tam jest, to bum i nagle ta osoba... to czuję. I wtedy nie omijasz ten problematyczny wątek zmuszania kogoś do pewnych rzeczy. Tak w odniesieniu do tego pytania, to też mi się wydaje, że w tym kierunku to pójdzie. Nie? On będzie takim katalizatorem, powiedzmy, bardziej niż sprawcą tutaj jakichś uczuć w kimś, nie? Więc
to raczej w tym kierunku podejdzie. Ale mówię, to wypadł bardzo spoko w tej scence, więc zostałem uspokojony oficjalnie. A ten Pip, no to była wisienka na torcie. Tym bardziej, że Patton Oswalt dalej ma pracę, super, bardzo lubię Patton Oswalt, na nich gra. To tak jest bardzo... idealna rola dla nich, mówmy się, lepiej nie dał rady. Tak bardzo pipowy w tej scenie. To jest mój Pip, to było piękne. Ale o, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Propsuję bardzo kostium tutaj. Takie kostiumy dajcie Erosa, ten razem. Erosa kostium. To jest najlepszy kostium w tym filmie, kurczę. No. Erosa kostium. Mówię, to jest ten szmatek taki konkretny. Jak mówiliście mi po seansie tym pierwszym waszym, że jest taki bardzo komiksowy. Ja myślałem, że będzie bardziej karnawałowy, bardziej taki, wiesz, no, komiksowy, nie? Jakaś szmata. Ale i tak to kupuję. Fajnie to dostosowali. Nie, że masz tą zbroję na tym jakichś szmatach tych. Ale podoba mi się też, że zamiast, nie tylko powiedział jestem Eros, ale wcześniej Pip zapowiedział go jako Star Fox. Wydaje mi się to, że też ta nazwa padła, bo to jest też takie bezsensowne, że on jest Star Fox. W ogóle ludzie już wiadomo, jak powiedział, że jest bratem Thanosa, nie? To wszyscy wow. Jest. Wreszcie odniesienie do MCU. Chodzi być Ben Thanos, ale to myślisz, że wejdzie taki już drugi Thanos. Taki fioletowy typ, nie? A tu chodzi i to bez żadnego make-upu, no bo tak samo jest w komiksach. Ten Eros wygląda dokładnie tak, nie? Tak jest. No mogę jeszcze trochę te włosy przystylizować. Tak, jeszcze. Ale były. Ja byłabym spokojna o włosy. Tak, więc... chodzi o to, żeby... Eros ma dosyć ciekawą fryzurę, więc... Ogólnie, nie ma co... Troszkę mu stylizowali, więc... Ogólnie jaram się tą postacią, tym wszystkim. Był fantastyczny motyw, nawet nie tak dawno w komiksach Thanos, Jeff Lemire, jak ekipa latała z Erosem i... Przepraszam, ale Łukasz odpalił fanart, gdzie mamy już narysowanego Erosa, ale ma twarz Harry'ego Stylesa. No i ma... uszy. Wygląda jak młody Wolverine po prostu. No tak, bo ma te włosy takie z tego... Ale ma to, wiecie, to logo z głową lisa na klacie. Z której strony jest tu lis? Przepraszam, widziałeś kiedyś lisa? No lis, to zobacz, tu jest lis. No tu jest lis bardziej, a tamto to ja nie wiem, co to było. A tutaj w odniesieniu do pytania z Shikha. To wygląda, jakby miał 40 lat i z tyłu pewnie łysieje już. No właśnie, nie wiem, co z tym. Jak się nazywał ten zespół, Flock of Seagulls, nie? To jest ten... To Bartek Przybyszewski tam gra, tam na wokalu śpiewał. To jest za każdym razem to mamy. Ja nic przeciwko temu castingowi, aczkolwiek ja właśnie Erosa zawsze widziałem jako takiego już trochę podstarzałego typa, taki wiesz, taki wujek, po 40 grubo, no taki wujek właśnie, który wiesz, on tak trochę komiksa wygląda, jest wygląda tak trochę starzej zwykle. I on mi się przez to zawsze wydawał taki trochę sleazy, przez to, że już jest ten, że... Jednak wiecie, no jak bierzecie młodą i dobrze wyglądającą osobę jak Harry Styles, no to już trochę zupełnie inny vibe ta postać ma, ale no, to jest spoko. Jestem mi się zawsze wydaje, na to. Znaczy, to... Matthew McConaughey by był najlepszym tym w Star Foxem, nie? No tak... właśnie coś w tym guście bym wiedział. Nie, wydaje mi się, że... Podajecie go jako przykład źle wyglądającej osoby, czy co? Nie, właśnie starszej trochę. No w trochę innym typie, no, w ten sposób. Znaczy, szczerze mówiąc, może być, to będzie ten no vibe. Zobacz, to Matthew McConaughey, on to wygląda jak jeden do jednego. To, wiesz, to ma być vibe tego gościa. No, ale tamten młody, to zobacz, ten. No to zależy, ładny, młody. Ej, ale wiecie, jesteśmy na takim etapie uniwersum, że dostajemy filmy Star Foxa, zupełne dno gara Marvelowego, nie? To jest niesamowite. No, żeby to mówię, miałbym ten vibe Dakena, gdzie po prostu on podchodzi do portiera na... jak chcą tam do hotelu wejść, jak było ostatnio w X-Factor, i zaczyna z nim gadać, i portier bardzo szybko orientuje się, że może nie jest do końca hetero. Więc to mniej więcej ten vibe. Jeśli to oznacza, że teraz w Marvelu więcej osób będzie niekoniecznie hetero, to... No, ale wiecie co było super z tym wątkiem? Jakby było tak, że tylko Eros uważa, że to działa, że te moce jego działają, one by nie działały i on by do każdego podchodził w ten sposób, nie, że hej, tam... Nie, a nikogo to nie działa. Ten dowcip działałby dokładnie dwa razy, a potem już by się go nie chciał nigdy więcej obejrzeć. Potem Radek by narzekał jak z kamerzystą, że o, to jest dowcip, ile razy dużo możesz ten dowcip marnować, że Eros podchodzi i nie działa. Radek po obejrzeniu tego. Dobra, mamy, słuchajcie, godzina 40. To jeszcze ostatnia scena po napisach. Dane Whitman wyciągający miecz i Mahershala Ali mówiący do panie Whitman czegoś. Tak. Ja powiem po pierwsze, że Dane jest bardzo... Bardzo czekam na Dane'a jako... Kit Harington rycerza. Jako Dane. Kit Harington było go mało, super zagrał, ale... takiego normalca, nie? W tym związku. Ja cały czas miałem wrażenie, że to po prostu jest dobrze obsadzony Kit Harington, bo Kit Harington zawsze gra Kita Harringtona, tego poważnego rycerza z mieczem. Tu był jeszcze tak trochę awkward momentami, więc to było spoko.
spoko. Mam nadzieję, że mu tego nie zabiorą, że już nie będzie w kolejnym swoim wystąpieniu rycerskim rycerzem z mieczem. Nie, nie, nie. Jeśli chcą zrobić Black Knighta, to nie mogą mu tego zabrać. To jest największy przegryw w Marvelu, który jest jednocześnie ma super potężny artefakt, tylko że ten artefakt jest bardzo problematyczny. Tak, bardzo problematyczny, bo to jest przeklęty miecz. Ale jednocześnie Black Knight to jest ten typ, który był kiedyś w Avengers, nawet prowadził Avengers, ale to dlatego, że w sumie nie, wtedy Avengers było w kiepskim miejscu, a poza tym to generalnie to jest ten typ, który jak Avengers po niego dzwonią, to on zawsze myśli, że już chcą go zaprosić, a oni mówią, ty nie, jest taka sprawa, jest tutaj ten typ i go się tylko twoim mieczem da przeciąć. O. To jest mniej więcej ten miecz. Miecz. Nie, nie, nikt inny nie może używać. Życzyć, bo tylko on może go tylko on może go używać, więc weź przetnij tego typa i idź do domu potem. To mniej więcej tak działa. On po prostu, jeszcze, jakby mogli, to by wzięli miecz, ale on w zestawie idzie. To opowiedz jeszcze takim ludziom jak ja, co tam kurwa robi Blade? Nie mam pojęcia. Walczy też mieczami. Obaj są brytolami, nie wiem. O, Radek. No, oni dajesz. Są, nie dość, że obaj są Brytyjczykami. On mi się zapomina, że pan Brooks nie wiem, co o tym pamięta. Postacie, bo jest postacie. Nie, o tym okay. Postacie. Że postać Blade'a jest Brytyjczykiem, nie? W filmach tego nigdy nie było poprzednich, wiesz, nie było. Wesley Snipes nie był bardzo brytyjski, tak. Tak, ale to było nieistotne. Nie pił herbatki. Tutaj widać, że można te światy połączyć, bo też Blade jest znawcą tych wszystkich pierdół magicznych, nie? Jakichś artefaktów czy czegoś, co tam może mu się przydać w walce. Jak wszyscy w MCU, no? Bruce Banner. Nie. Masz Doctor Strange. Kilka osób. Nie, masz tylko kilka osób. Właśnie lecisz do Doktora Strange'a, każdy do niego puka, jak tylko jesteś magicznego. W drugim właśnie rzucie jest ten Blade i jeszcze nie wiem, jakiś nie wiem. Może tak, Ghost Rider, jak jest lepszy może dzień. Może Ghost Rider. Nie, Ghost Rider jest niezrównoważony, do niego nie chodzą. Mówię, jak nie ma, jak tam ci dwaj nie odbiorą. Tak, to masz właśnie Blade'a i on pasuje i też obaj byli z tym MI13, nie? W tej organizacji brytyjskiej, która zrzesza tych swoją grupę uderzeniową bohaterską. Tak, i to jest super, bo będziemy mieli Blade'a, będziemy mieli Dana Whitemana, tylko dodać Kapitana Brytanię jeszcze i można robić spokojnie, wiesz, tą zespół, który jest w Wielkiej Brytanii. I to by działało, wiesz, to kurczę, tego jeszcze nie mieliśmy w MCU, zespół brytyjski. Euroforce. W Euroforce liderem był Dane Whitman w tej ostatniej inkarnacji, jaka była. Ale no, wiesz, ale może po prostu brytyjski zespół, który wiesz, werbujesz, że on... tutaj by pasowało, czy on Blade'a wysyłają na przykład, nie? Czy on tam działa? Znaczy no, ale tak mówiąc szczerze, to nie mają wiele wspólnego. Jeśli chodzi o jakieś ich wspólne przygody czy coś takiego, to nie jest tak, że oni jakiś zespół tworzyli, że w komiksach są jakoś blisko siebie czy cokolwiek. To nie, są to dwie postacie, temu, które kręcą się w tym około magicznym zakresie Marvela, no bo wampiry, prawda, na które poluje Blade głównie i jakieś tam magiczne istoty, z którymi tam się napieprza Dane Whitman, jakaś Morgana Le Fay, inne takie rzeczy. Gdzieś tam to można powiedzieć, że leży w sąsiedztwie swoich problemów, ale to nie tak, że oni jakoś tam są skojarzeni. No dobra, to jeszcze jaki jest wasz stosunek do tego, że do tego, jakie transpisują się w resztę MCU, biorąc pod uwagę ich brak udziału w dotychczasowych wydarzeniach? Było wyjaśnione w tym filmie dosyć jasno, nie? Że jakby nie biorą udziału w konfliktach ludzi, zajmują się tylko deviantami. Mi to wystarczy, nie potrzebuję tutaj, żeby każdy tutaj występował w filmie każdego. Co, gdyby trzymać się kanonu Marvela komiksowego, to wiecie, kim jest Thanos? No tutaj mamy też komentarz od Łukasza, nie? Wielgosza. Nie ma dowodów na to, że Thanos wiedział, ale gdyby wiedział o Celestiach i ich działaniach, to czyn, jakiego się dopuścił, nie jest moralnie uzasadnionym. Zmniejszając populację, później narodziny wielu Celestiali uratował wiele istnień kosztem innych. W komiksach się było powiedziane. Później tutaj na Ziemi, nie wiemy, czy na innych planetach było jakkolwiek blisko i tak dalej. No ale populacja się zmniejszyła, więc jeśli gdzieś tam się urodził jakiś Celestial, no to no ale może urodzi się nie później. Rodzi, to chyba nie musiał się rodzić w każdej planecie. Nie broni Thanosa teraz. To i tak trzeba byłoby to zmienić, bo jakby, okej, on jest jego bratem, ale jeżeli jest jego bratem, w sensie teraz mówię, Thanosa, jest Eternalem, to jednocześnie czy on ma na myśli takim, że to nie miałoby sensu, bo wtedy wszyscy są braćmi, siostrami i tak dalej. No więc nie są, więc idea jest taka, że skoro są braćmi, to prawdopodobnie musieli mieć rodziców. W jakiś sposób. I w komiksach dokładnie tak jest, nie? Jakby ci Eternals, którzy tam zamieszkają na Tytanie, to była ta cywilizacja, która bardzo powoli się rozrastała i bardzo długo żyła, ale jednak te dzieci się pojawiały.
No, może po prostu wszyscy Eternals są rodzeństwem technicznym. No nie, bardzo bo to było by dziwne. Robiło problematyczne relacje między niektórymi postaciami. I Karis i Cersei. To by wyjaśniało, dlaczego tylko, mi ta relacja się wydawała taka. No, no ale tam są też inne takie trochę nadchodzące Gilgamesz może i Fina, relacje. Tak no właśnie, więc... Nie idźmy w tę stronę. Więc zakładam, że... Co robili w piasku, więc... No nie wiesz tego, co robili, jak mieszkali w chacie w Australii. Więc zakładam, że jak jednak gamy, nie. Szczerze, oczy nie widzą tego sercu, nie żal. Tak? Więc zakładam, że jednak nie. Okej, okay, może przynajmniej opomnijmy ten wątek, więc skoro tak, no to wiecie, w komiksach było dokładnie tak. Idea była taka, że Thanos miał ten Deviant Gene, nie? On był tym... Tak naprawdę pomiędzy. To była ten gość, który był Eternalem, ale jednocześnie miał w sobie gen Deviantów i on dlatego różnił się, inaczej wyglądał i to się w nim jakoś obudziło, więc no i można pójść w tą stronę. Czyli Thanos jest biorobotem. No, czy wszyscy nie jesteśmy biorobotami tak trochę naprawdę? Wszyscy. Tak. Nasze, tak. Ale ciała właśnie... są jakby nie patrzeć robotami skonstruowanymi po prostu z... Bip-bup. Ale wiesz, z materii, nie? Mogliby szczerze mówiąc pójść tą stronę, bo tam jest jak mówił o ich cywilizacji na Tytanie i tak dalej, więc jednak mogliby pójść tą stronę, że okej, te kosmiczne roboty to latały i napierdalały, ale te kosmiczne roboty stwierdziły, że nie wiem, będą założył cywilizację same czy cokolwiek i bardziej będą się wtrącać. Nie wiem, jak to wytłumaczą, ale to samo w sobie rodzi wiele pytań. No, widzę, że Mateusz pisał o tym samym, ale to już się do tego odnieśliśmy. Jest pytanie o Hiroshimę, no to też się odnieśliśmy, myślę. Odnieśliśmy się też do minimalizmu i ozłoconej estetyki. No, to też mówiliśmy przy tym poprzednim materiale generalnie. No, ja nie będę fanem nigdy tego minimalizmu, który tutaj w tym filmie jest wiodącą estetyką. Zresztą tak samo jak przy Dune, zresztą, no dalej. Ale już mówię, o tym mówiliśmy. Mój kosmos to jest ten Jamesa Gunna, nie? To jest, tak, to jest mój kosmos. O, to skoro jesteśmy przy rodzince Thanosa, to ja bym bardzo chciał, żeby wyrypali wątek kompletnie z Draxa i zrobili wątek z komiksu. Kiedy jest wątek, że to mentor go zrobił, a te wspomnienia, które ma, są sztuczne. O, poproszę to. Okay. Ja, nawet ja nie wiem, o czym mówić teraz. No, nie znasz wątku Draxa w komiksu? To co ty robisz? Co ty robisz w tym podcaście? Radek, zawiodłem się tobą w tym momencie. Idź, wyjdź. Wyjdź. Nie wiem, kto jest. No nic, moim zdaniem Drax jest piękny, taki jaki jest, nie trzeba. Nie, ja chcę, żeby ojciec Thanosa go zmienił. Ja myślę, że musimy kończyć, bo już bardzo mnie plecki bolą. No, dobra, ostatnia rzecz. Hubert pyta, jak widzicie przyszłość Chloe Zoe, następne projekty. Myślę, że będziemy to śledzić na bieżąco. No, jest na zaplanowany Frankenstein w westernowy. To brzmi, kurczę, coraz lepiej, szczerze mówiąc, niż cokolwiek, co za opowie robił dla Marvela, więc będę... Nie zrobi kolejnego filmu dla Marvela, filmu akcji. On ma... Bardzo kiepskie recenzje. Raczej zarobi, bo miał dalej typowe Marvelowe otwarcie, ale nie sądzę, żeby rozbił bank jakoś konkretnie, więc ewidentnie, zobaczymy, może wtopi, może będzie miał wielkie spadki, pogadamy przy box office, ale wydaje się, że raczej zarobi, ale tak, ani to nie będzie szału wśród krytyków, ani nie jest to szał wśród widowni, ani, rekomendując, u krytyków jest najgorsza ocena, wiadomo, ever. Wśród widowni nie jest to żaden szał, a finansowo pewnie będzie... Przez pandemię będzie pewnie najgorzej zarabiającym filmem Marvela w historii, więc... No. Dlatego ja powiem wam, ja tym bardziej mam bardzo takie ciepłe miejsce w serduszku, lubię underdogów. Dla mnie ten film spełnił całkowicie to, co miał spełnić. Może połowa z tego jest dopowiedziana w mojej głowie, nie przeszkadza mi to, bo tak jak w finale liczą się te emocje, które przeżywamy. I przyjaźń, które zawieramy po drodze. Dokładnie, tak. Więc fakt, że mogłam obejrzeć Eternals w gronie ludzi, których lubię i porozmawiać z ludźmi, których lubię, to mi wystarcza w zupełności. Serduszko na 10. Nie, no, nie da się ukryć, że film jest to film, o którym można by gadać i samo to, że nagraliśmy lekką ręką 2 godziny gadania o tym filmie, to... A wcześniej jeszcze mieliśmy długie konwersacje, takie zażarte nawet. Tak, jest, przecież to tutaj nie poruszaliśmy rzeczy, o których już mówiliśmy w poprzednim materiale, żeby się nie powtarzać, więc no jakby ten... Ja za to lubię ten film, że on jest takim pociężnym bajzlem, że jest tutaj masa fajnych rzeczy do O których można pogadać w jednym tonie i masa złych rzeczy, o których można pogadać w innym tonie. I generalnie jest tutaj coś, co się... Rzeczy. No jest dużo rzeczy właśnie. Przez to, że tu jest masa rzeczy, wszystko z innej bajki, no to faktycznie jest o czym gadać. Ja wolę takie filmy niż kolejny Ant-Man
Czy na Quido, czy coś w tym guście. Radek tak cudownie napisał chyba w swojej recenzji, że Ant-Man i Osa znowu w ulu? Nie wiem, kurde, to tak, było najlepszy tytuł. Tak, że to jest nie znowu ten film tego typu, nie? Żeby po prostu odhaczyć to, co, żeby miało tego pomidora czerwonego, bo wszyscy jednak, no nie powiesz, że ten film jest, wiesz, jakiś taki, żeby super zły, dasz tą szóstkę, nie, niech sobie będzie. To ja wolę jednak taki film, który wzbudza jakieś emocje, który jest skrajny, myślę tak jak przy Eternals. I też podoba mi się to, że właśnie, że on jest jakiś, nie? Że on jest naprawdę ładnie wygląda. Jest, tutaj wprowadza nową jakość właśnie wizualnie, nie? Może się to nie podobać, bo to jest jednak specyfika no taka bardzo konkretna. Ma dziury, ale, wielkie dziury. Tak, ale... Ma straszne dziury. A ja się cieszę też, że te rzeczy, które w tym filmie są złe, to są tak pociesznie złe, że możesz gadać, mogą cię bawić. Tak jak pisałem w swojej recenzji, dla mnie te wady są zaletami, bo one są też jakieś te wady, nie? To nie są takie po prostu, dobra, to jest słabe i to jest nudne, nie? Tylko te wady, jak są lipne, to są w taki sposób, że chcesz o nich gadać, jak ci dewianci, nie? Którzy są w ogóle tak jak na chama tam wciśnięci, nie? Zupełnie bez ładu i bez składu, ale pogadasz o tym, nie? Bo to jest jakieś, nie? I ja mówię, ja wolę słabszy film, który jest jakiś, niż słabszy film, który po prostu jest, żeby odhaczyć, o, bo mamy w harmonogramie miejsce na jeszcze jeden film, nie? Wrzućmy tam Ant-Mana, niech sobie tam biega i śmiesznie będzie. 100 razy bardziej. Nie ma być jakoś. Wrócę do tego, niż właśnie nigdy nie obejrzysz pewnie Ant-Man and the Wasp tego, albo właśnie Black Widow. No spokojnie, trzecia część przed nami i będziemy mogli jeszcze się po prostu zachwycać niesamowitym stylem Peytona Reeda. Wajcha w górę, wajcha w dół, yeah! Wrócimy. No mów. Nie, ja tylko chciałem też, że ja tak jak pisałem z kina, nie? Że ej, jak tylko wyjdzie na Disney Plus, robimy komentarz do tego filmu, bo ja muszę piwko wziąć i musimy. Ale taki pokazać, komentarz, nie? Żeby kolory sobie podkręcić. No tak. Tak będziemy oglądać. Saturację. No ja zaczęłam od nieporadnego porównania kulinarnego, więc skończę nieporadnym porównaniem kulinarnym. Po prostu ten film jest jak ser, wolisz ten, który ma dużo dziur, nawet jeśli przez to jest mniej sera, bo przez to jest lepszy smak finalny. Szczególnie jak go tak roztopisz. Ja lubię ser pleśniowy, dokładnie tak jest za Eternals. Smakuje, ale coś tam na nim jest za dużo tego. No, a czasami po prostu kupujesz ścinki takie sera już pomielone, żeby posypać tym zapiekankę i też jest dobrze. To za ananasem, o której mówiłem wcześniej, nie? Posypiesz ją tym serem z dziurami. Nie no, a Ant-Man and the Wasp na tym tle to jest taki, nie wiem, damski. Po prostu bierzesz klaster. Taki no jest, taki, no jest. Taki, jest, to jest, jest 10 zł za kilogram pani da tego najtańszego. Nawet, nie, to jest ta taka gołda w tej takiej paczce, że otwierasz i masz kilogram na całej roślinie. Równe plasterki, tak bierzesz ten plaster, kładziesz, polewasz ketchupem i no tak jesz to codziennie i tego. Najesz się tym. Jak walniesz dużo ketchupu, to nawet trochę będzie smaczne, ale no to, nie będzie to jakieś uczta. Ja skończę moje porównanie, to jest naprawdę jak ser pleśniowy, śmierdzi, ale smaczne. Nie każdy lubi, nie? Ale chcesz więcej, jak lubisz, nie? Możesz być koneserem, a nie, że rypniesz sobie gołdę z ketchupem i bułką. Oj, zobacz, mi brzuch boli ze śmiechu, więc... Dobrze, słuchajcie, to na tym kończymy naszą dyskusję. W takim razie dajcie nam znać w komentarzach, jak się wam podobały elementy tego lubicie filmu. Jaki ser lubicie, tak. No jak mówiliśmy, są każdy z Eternals. Macie szerokie pole tutaj do popisu, bo tak jak mówiliśmy, jest masa elementów w tym filmie, o których można osobno tutaj dywagować i dyskutować. Masa elementalertów. Przepraszam, tu mam. Masz elementalertów. No, więc czekamy na wasze komentarze, słuchajcie, i pamiętajcie tutaj oczywiście o wspieraniu naszego kanału, o wizycie, zaczęliśmy od sklepu. Możecie mieć takie koszulki, takie jeszcze można mieć, nie? Takie fajne, duże logo kolorowe. Kolorowe, tak. Czy kolorowe dookoła, nie? Ale już nic z bąków, rozumiem. Tak. No, posiadacze bąków to taka ekskluzywna teraz grupa zamknięta. Ktoś, kto kupił pewnie takie majtki albo koszulkę, no to już pewnie będzie chodził w tym. No to szkoda, nie? No, jeszcze się zniszczą. Jak zniszczy, to już nie będzie miał drugiego. Ja wiesz, jak z koszulką, to możecie przeczytać fotki w koszulkach, ale w majtkach... Cieszę się, że kupiliście, ale może nie chcę oglądać. Okej. Okay. No, więc to by było na tyle. Kolejny materiał, jaki jest w planach, to zdaje się ma być dyskusja o trzech pierwszych odcinkach serialu animowanego Arcane. Na Netflixie. Możecie jeszcze nadrobić. Może jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał. No, ale możecie nadrobić jeszcze czas, jeden dzień pewnie na to, żeby to nadrobić. A słuchajcie, w weekend, właśnie, w międzyczasie, teraz jak nagrywamy, no to mówi się o tym, że niebawem ma się zwiastun No Way Home pojawić, więc pewnie o tym też pogadamy. Którego nagranie o nim może mogło pojawić się zanim to nagranie bardzo trafiło, możliwe, więc... Bardzo możliwe, no ale raczej już po tym nagraniu pojawi się nasze też omówienie
ciekawych, myślę, zapowiedzi na Disney Plus Day, nie? Więc tam mogą być jakieś zwiastuny seriali na Disney Plus na przykład. To jeśli chodzi o najbliższe plany. A z nami była Marta Najman, Oskar Rygowski, Radek Pisula, ja się nazywam Kasztelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.